Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy przechodzić na ty z człowiekiem, który, a sobie zażartuję, prawie został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Moim gościem jest Marek Koźmiński, były piłkarz, były właściciel klubu Ekstraklasy, no i prawie prezes. Dzień dobry. Boli cię, jak tak cię zapowiadam? Troszeczkę? Nie, absolutnie nie. Po prostu to jest prawda, tak? To jest. Ale wiesz, to taka była szpileczka z mojej strony. Nie, no spokojnie, ja tego tak nie traktuję. To jest życie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No. Ale cóż, trzeba tylko wyciągać wnioski i iść do przodu. Marek, z tobą jest o czym rozmawiać. Będę rozmawiał z tobą dzisiaj na wiele tematów, nie tylko o tych wyborach, no bo wybory to już były, ale też o karierze piłkarskiej i o karierze pozapiłkarskiej, no bo to jest coś, w czym masz duże doświadczenie, powiedziałbym większe niż zdecydowana większość byłych zawodników. Powiedz krótko o biznesie, w którym sobie radzisz lub jak twierdzą twoi wyborczy wrogowie, zupełnie sobie nie radzisz i tak naprawdę to bankrutem jesteś, tylko udajesz, że coś tam masz w kieszeni. Więc będę cię o to wszystko pytał. Wiesz, na czym polega ten program. Będziemy też odbierali sobie telefony od naszych widzów. O co oni zapytają, to nie mam zielonego pojęcia, więc musisz być przygotowany na wszystko. Ale zacznijmy od tych wyborów. Czy mogę powiedzieć nieszczęsnych wyborów? Dla mnie tak. Co poszło nie tak? Bo gdyby nie pandemia, to wydawałoby się, że rok wcześniej byłeś murowanym faworytem, a potem chyba troszeczkę stary niedźwiedź mocno śpi, mówiąc krótko, przespałeś parę miesięcy, twoja opozycja ruszyła do mocnego ataku. Jak się zorientowałeś, że masz jakąś opozycję, to okazało się, że wybory są przegrane. No słuchaj, no dużo w tym prawdy, co powiedziałeś, to tak to trzeba też, jeżeli chodzi o taką bazę ująć. Natomiast ja szedłem z pewnym przeświadczeniem, że te 9 lat Zbigniewa Bońka to są lata, które polska piłka, polskie piłkarstwo, ludzie, którzy się tym interesują, którzy w tym wszystkim pracują, żyją tym wszystkim, to aprobują. Są z tego zadowoleni i uważają, że to było dobre. Oczywiście wymagające zmian, korekt. Ja z takiej bazy wychodziłem, bo szczerze w to wierzyłem i szczerze w to wierzę. Okazało się inaczej, że ci sami ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mówili, że to był wspaniały okres, że to wszystko dobrze działało, to później się okazało, że jednak tak nie jest i teraz, tak mówiąc kolokwialnie, teraz my. Ja nie ukrywałem, że jeżeli chcę spiastować to stanowisko, to chcę go piastować na określonych zasadach, z określonymi ludźmi w określony sposób. I tego się do samego końca trzymałem, bo uważałem, że nie jest ważny dzień wyboru, ważny jest dzień po. Ważniejszy jest dzień po. Przegrałem zasłużenie, tutaj z perspektywy kilku miesięcy jeszcze raz gratulacje dla Czarka, z którym absolutnie nie ma żadnego konfliktu osobowego, po prostu mieliśmy odrębne myślenie na to, co polska piłka ma robić, jak ma wyglądać w następnych miesiącach i latach. I tyle. I taka jest proza życia. Dzisiaj z perspektywy kibica, który na to wszystko patrzy, mam swoje mam takie wrażenie, że ja bym to zrobił inaczej. Oczywiście... No to dobrze. To co by się zmieniło w polskiej piłce przez ostatnie kilka miesięcy, gdyby to Marek Koźmiński był prezesem, a nie Cezary Kulesza? Wiesz co, tego się nie da powiedzieć jednym zdaniem, tak? Bo ja uważam, że polska piłka ma bardzo dobre podstawy, żeby zmieniać drobne fragmenty, tak? My słyszymy w mediach na dzień dzisiejszy, nawet wczoraj słyszałem taki artykuł, taki uderzający w całą polską piłkę młodzieżową, że nie ma nic, że zaorać jest, że jest fatalnie, tak? Wawrzynowski jest dziennikarzem, z którym ostatnio uciąłem sobie długą, bardzo ciekawą pogawędkę. Ciekawy człowiek, tylko człowiek, to jest człowiek fatalista. On widzi wszystko w ciemnych kolorach, on uważa, że wszystko jest złe, wszystko krytykuje, tylko mówi, trzeba zrobić wszystko inaczej. Tylko to, żeby zrobić wszystko inaczej, po prostu się nie da tak zrobić, bo polska piłka stoi w moim odczuciu na głowie. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w świecie, który potrzebuje pieniędzy. Dzisiaj młody człowiek, który idzie do piłki, żeby w tej piłce pracować, być trenerem, być jakimś tam taką osobą, która w tej piłce działa, ona chce pieniędzy. Dzisiaj tak jest świat skonstruowany. W związku z tym, jeżeli my nie dofinansujemy piłki młodzieżowej, piłki dziecięcej, to my za 5-10 lat nie będziemy zbierali tego owocu. I to był jeden problem, który uważałem, że trzeba dotknąć, czyli znaleźć formułę,
aby poprzez kluby, poprzez klubiki, poprzez mniejsze kluby, tych trenerów w jakiś sposób dofinansowywać, dopłacać im do tych czyli chciałeś ten zastrzyk finansów, chciałeś ten zastrzyk skierować w dół piramidy? Również. Nie tylko na samą górę. Oczywiście sama góra też potrzebuje. Natomiast my dzisiaj mamy takie wrażenie, że pieniądze państwowe, które pan premier obiecał, dziękujemy mu za to, że te pieniądze obiecał. Pójdą gdzie? Pójdą w piłkę zawodową na najwyższy poziom. W dużej mierze pójdą do zawodników niepolskich, bo tam jest najwięcej zawodników niepolskich. I te pieniądze na przyszłość zostaną przepalone. To jest takie tu i teraz, takie, żeby było coś lepiej. Taki, dla mnie to jest taki pic na wodę fotomontaż. Ja uważam, że polska piłka ma problemy u podstaw. I podstaw ekonomicznych. Ja w związku z tym, że trochę staram się żyć... Ale przecież podstawy ekonomiczne polskiej piłki to są rodzice, którzy wydają coraz więcej miesiąc w miesiąc na przeróżne szkółki i wydaje się, że oni ten ciężar dźwigają, że dają radę. Masz rację, ale dźwigają na poziomie szkółki, czyli do 10, 11, 12 roku życia. Ja myślę, że największy problem w polskiej piłce, zresztą ten, który jest powtarzany w mediach i bardzo, bardzo słusznie, problem pojawia się nie do 12 roku życia, tylko pojawia się od 12 roku życia, od 12 do 15, bo później w 15 roku życia trafiają już do dobrych klubów ekstraklasowych, pierwszoligowych i już ten rozwój zawodnika jest. Natomiast 12-15 to jest taki moment, kiedy on jeszcze powinien być przy domu, on powinien być przy rodzicach, ale już powinien trenować w inny, bardziej profesjonalny sposób. I według mojej oceny, oczywiście ja nie uważam się żadnego wielkiego fachowca piłki młodzieżowej, żeby było jasne, tak? To jest 12-15 lat. I tam trzeba ten zastrzyk finansowy wsadzić duży, w sposób bardzo celny i taki konkretny. To, co zostało zrobione, czyli została zrobiona certyfikacja Akademii, to jest właśnie to. Tylko, że certyfikacja Akademii to jest od tam 6 do 12, 13, 14 roku życia. I znowu nie mamy tego miejsca 12-15, bo tutaj to już nie jest Akademia. Czasami jeszcze nie taki profesjonalny klub. No i tutaj wymaga dobrego trenera, taki materiał na zawodnika. Wymaga dobrego trenera, cykliczności treningów i już wprowadzenia takich rzeczy, których na tym etapie nie ma, czyli taktyki, czyli suplementacji, czyli przygotowania fizycznego. Tego w tych mniejszych klubach w tym okresie absolutnie brakuje. A jakbyś miał wskazać jednak tą jedną sprawę, którą byś zrobił inaczej jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przez ostatnie miesiące od wyborów, od kiedy Cezary Kulesza rządzi. Co by to było? Wiesz co, ja nie chciałbym krytykować tego, co się wydarzyło przez te 8-9 lat, bo jest mi niezręcznie. Tak? Natomiast jedną rzecz, którą bym zrobił, ja uważam, że sport musi być apolityczny. Mhm. I to jest taka rzecz, która zawsze powinna przyświecać... Za dużo jest teraz polityki w Polskim Związku Piłki? Wydaje mi się, że troszeczkę za dużo. Co nie oznacza, że... A co to znaczy, gdzie ona jest, gdzie jest ta polityka? No, gdzieś ją widać, czy osobowo, czy ją widać w pewnych przesłaniach medialnych. Ja myślę, że to jest dobrze, że politycy się interesują polską piłką. To jest bardzo dobrze. Ja znam kilku polityków, którzy są naprawdę wielkimi kibicami, którzy się na tej piłce znają, którzy chodzą na te stadiony. Tak, sport nie powinien się mieszać do polityki, tak polityka też nie powinna się mieszać do sportu, bo jeżeli byśmy wykorzystywali dzisiaj popularność Roberta Lewandowskiego dla jednej czy drugiej partii politycznej, to byłoby fatalne. W związku z tym nie uważam, żeby w drugą stronę to też tak mogło działać, a myślę, że taki związek jest ciekawym takim kąstkiem, fajnie by się tam było zadomowić. Nic złego się nie wydarzyło, ale myślę, że taki dystans, który był trzymany czasami źle przez Zbigniewa Bońka, to był taki bardziej neutralny. No dobrze, jeszcze zamykając na chwilę temat wyborów, jedna rzecz, którą najbardziej spieprzyłeś w kampanii wyborczej. Uwierzyłem kilku osobom. Okej, czyli nie jedna, to może wymieniać te osoby. Wiesz co, nie, to znaczy uwierzyłem w to, że jednak środowisko doceniło robotę 9 lat Zbigniewa Bońka, doceniło to, że to zostało zrobione dobrze i będzie chciało nie rewolucji, ale jakiejś ewolucji. Na końcu postawili na rewolucję.
To cóż, no to jest ich decyzja. Ja muszę się z tym zgodzić, pogodzić. Może nie zgodzić, tylko pogodzić. Przyjąłem to na klatę, chociaż kilka osób mi rekomendowało, żeby przed tym już wyborczym dniem, który już był, jak to się mówi, naznaczony wynikiem, wcześniej się wycofać z tego wszystkiego. Mówię, nie, ja chcę z otwartą przyłbicą przegrać. Chcę swoje dwa, trzy zdania powiedzieć do osób, które uważam za niedobrze działający do polskiej piłki. I tyle. No, ale podaj w końcu jakiś przykład, no bo co ci szkodzi? Nie, wiesz co, ja żyję w tym środowisku i to nie chodzi o personalne jedno czy drugie nazwisko. A co żyjesz? No boisz się, że ktoś ci ręki nie poda, albo że się obrazi? Krzysiek, ja się nie boję. Ja nie jestem bojaźliwy. No to dlaczego? Ja mam odwagę komuś powiedzieć prosto w oczy swoje... No to proszę, tu jest kamera i prosto w oczy mówisz tej osobie. Nie będzie to eleganckie, jeżeli ja dzisiaj będę miał jakiś tam do kogoś personalny... Więc wybacz, ale tego dzisiaj w tym programie nie zrobię. No dobrze, to zobaczymy, co dzisiaj w tym programie zrobi nasz pierwszy widz i jakie zada pytanie. Halo? Dzień dobry, jestem na antenie. Tak, witamy. To ja mam takie pytanie, Michał z Warszawy. Chciałem zadać pytanie do pana Marka. Oczywiście szanuję za 2002 rok, bo to był pierwszy mundial, jaki widziałem, ale mam pytanie, dlaczego pan i pan prezes Boniek tak bardzo wpozytujecie ten przepis do młodzieżowców, skoro za czasów, kiedy wygraliście, nie było czegoś takiego. Musieliście sami sobie wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Dzisiaj pytanie rzeka, ale odpowiedź będzie krótka i zwięzła, dlatego że to jest, po pierwsze to jest przepis sztuczny, tak? To jest przepis, który foruje w jakiś sposób, uwaga, polskich zawodników, polskich młodych zawodników. Natomiast w latach, w których prezes Boniek grał, no to już to były lata całkowicie innej nomenklatury sportowej, całkowicie innych przepisów. Jak ja grałem, jak ja wyjechałem za granicę, to wtedy w takich Włoszech mógł grać jeden obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej. Polska nie była wtedy Unii. W związku z tym mógł tak jeden zawodnik tylko grać, więc jak była jakaś ochrona swojego systemu, swojego rynku i były również pewne limity, które zostały z decyzją Bosmana, z prawem Bosmana później pozmieniane. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy kompletną swobodę przepływu osób i towarów z Unii Europejskiej, w związku z tym możemy mieć 11 Portugalczyków, 11 Holendrów czy 11 Hiszpanów, ale w tym samym momencie, kiedy przychodził ten przepis o młodzieżowcu, został wprowadzony całkowita liberalizacja, jeżeli chodzi o zawodników spoza Unii Europejskiej. Czyli w tym momencie kluby polskie ekstraklasy mogły grać 10 zawodnikami z Gany, z Senegalu czy z jakiegoś innego kraju spoza Unii Europejskiej i tylko jednym Polakiem młodzieżowcem. W związku z tym to było coś za coś. Jeżeli my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie totalna liberalizacja naszego rynku, to za kilka lat będzie bardzo trudno sklecić reprezentację Polski. Również dlatego, że ci młodzi zawodnicy będą mieli utrudniony dostęp do gry. Ja się absolutnie zgadzam, że za moich czasów nie było czegoś takiego, ale za moich czasów, ja nie przypominam sobie, żeby w 89 roku, jak zadebiutowałem w piłce, nazwijmy to zawodowej, był w polskiej ekstraklasie jakiś zawodnik z Afryki, żeby był jakiś więcej niż tam może dwóch, trzech zawodników z Ameryki Południowej. To były całkowicie inne czasy i nam było prościej i łatwiej. Po prostu to miejsce w drużynie było. Dzisiaj w moim odczuciu jest trudniej, ale... No cóż, no to jest przepis, który jest do dyskusji. Jeżeli ktoś uważa, że trzeba go, nie wiem, zmienić, skończyć tego typu faworyzację młodych zawodników, to okej, okay, no to jego decyzja. Natomiast na pewno nie tak, jak to miało być teraz, miało mieć miejsce z dnia na dzień, tak? Jak było forsowane, że teraz od razu to wszystko wycinamy, bo to też jest pewna forma budowania drużyny, budowania swojej przyszłości, swojej teraźniejszości. No rozumiem. Znaczy dla mnie na pewno jest to też w pewien sposób lepsze niż z tym zawodnikiem spoza Unii, bo to też była kłopota, że wtedy mogło grać, nie wiem, 11 Niemców, a nie mogło grać 8 Polaków i 3 Brazylijczyków.
No tak, no, no. Ja będę osobiście bronił tego przepisu, bo ten przepis w moim odczuciu powinien być czytany z tą pewną, pełną swobodą, która nastąpiła na rynku polskim, jeżeli chodzi o zawodników spoza Unii Europejskiej. Jeżeli byśmy tamten przepis zmienili, troszeczkę dokręcili kurka, jak to jest w większości krajów w Europie takie przepisy, takie limity istnieją, no to wtedy można o tym podyskutować. Natomiast no, ja rozumiem oponentów, przede wszystkim tych, którzy nie mają tych młodzieżowców. Nie, no ale zaraz. Najpierw był przepis o młodzieżowca, a dopiero potem, kilka lat później, zniesiono limit spoza Unii, z tego co kojarzę. Nie, absolutnie tak. Ilu spoza Unii? Spoza Unii teraz jest wolny rynek. Teraz, ale od jak dawna? Od dwóch lat bodajże. No dwóch, trzech. No, teraz nie pamiętam. A przepis o młodzieżowcu był wcześniej? Nie. Ten przepis o młodzieżowcu, który teraz istnieje, to są 3 lata. Mi się wydaje, że jest minimum rok różnicy. Rok, no to okej, okay, no to rok różnicy to nie jest przepaść, tak? Pewnie była jakaś, teraz nie pamiętam chronologii dat, tak? Ale to było na pewno w korelacji, jedna decyzja z drugą. No dobrze, ale to wiesz co, porozmawiałem o tym przepisie, bo tak naprawdę, gdy się wsłuchać w trenerów, to rzadko kiedy da się spotkać kogoś, kto powie, że ma to sens. Ja wiem, że wy się bardzo do tego przyzwyczailiście, w sensie, że jak tylko wyjdzie młody zawodnik, to wielu działaczy ma takie podejście, o, wyszedł młody, gdyby nie my, to by w ogóle nie wyszedł, w ogóle by nie zadebiutował. Na bank by w ogóle nie zagrał, w polskiej piłce żaden młody zawodnik by się nie pojawił. Mnie się wydaje, że to, co najbardziej foruje młodych zawodników dzisiaj, to jest rynek transferowy, który jest niesamowicie chłonny. I kluby to dobrze wiedzą, że dzisiaj dobrze wypromowany 18-19-letni zawodnik jest po prostu z miejsca warty duże pieniądze, znacznie większe niż 28 czy 30-latek. I to już samo w sobie sprawia, że ta ścieżka dla młodych zawodników jest dzisiaj dużo łatwiejsza niż była przed laty. Nie, dużo łatwiejsza nie jest, absolutnie. Jest w moim odczuciu utrudniona ze względu na bardzo rozszerzony rynek. Tak? Kiedyś ten rynek był bardzo zawężony. Przede wszystkim w Polsce to grali polscy zawodnicy. To są statystyki, które o tym mówią. Tutaj nie ma co z tym dyskutować, bo to jest fakt. Mogę się zgodzić z stwierdzeniem, że kluby widzą potencjał w młodym zawodniku, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o kwestie takie ekonomiczne. To absolutnie się z tym zgodzę. Natomiast pamiętaj, że każdy trener myśli tu i teraz. Nie ma trenerów, którzy myślą, co będzie za rok, co będzie za 2, 3. A czasami myślą tu i teraz na zasadzie, jak nie wstawię młodych tak, jak ode mnie chce prezes, to tu i teraz mnie zwolnią. No, to rzadko się takie rzeczy spotyka, aczkolwiek pewnie mają miejsce. Natomiast ja odpowiem tak. Jakiś sprzeciw w stosunku do tego przepisu wychodził od tych, których tych młodzieżowców dzisiaj nie mają. Czyli mówimy, patrzę się to, co mam w magazynie i mówię, to mi się nie podoba, bo to mam w magazynie. W związku z tym bądźmy jakoś logiczni, miejmy tą odwagę powiedzieć, że Raków Częstochowa, który jest bardzo dobrym klubem, bardzo dobrze zarządzanym, fantastycznego mają właściciela, który na tą piłkę daje bardzo duże pieniądze, ale na kim zarobił największe pieniądze? Na chłopaku, który po pierwsze był Polakiem, po drugie był, przepraszam, odrzutkiem z Zagłębia Lubin, bo tak było, i dostał szansę na siłę w Rakowie Częstochowa. Piotkowski, żeby widzowie na siebie wiedzieli, jakim nie chciałem używać nazwiska, no bo używam pewnych takich określeń, które... Odrzutek Piotkowski. Nie. A ja to powiedziałem. Nie. Odrzutek Piotkowski w sensie takim, że w jednym klubie się nie sprawdził, w klubie, który stawia na młodzież, tak? Tak, stawia na młodzież. I co się okazało? Nagle wystało, że to jest fantastyczny materiał na fantastycznego piłkarza, może będzie jeszcze lepszy i rozwija się fajnie, fajnie, sympatycznie, idzie wszystko do przodu, ale dlatego, że musiał grać. Musiał grać. I na dzień dzisiejszy takiego zawodnika pewnie nie ma w kadrze Rakowa Częstochowa i uważam, ostatnio że... tak sobie to sprawdzałem, bo ten temat jest troszeczkę nudnawy i zaraz go skończymy, tak szczerze mówiąc. Dlaczego nudnawy? To no tak mi się wydaje. Znaczy, temat rzeka, taka, wiesz, wolno płynąca rzeka, tak generalnie płynie sobie rzeka, nic się nie dzieje. Ja też muszę powiedzieć szczerze, że nie mam takiego zdania wyrobionego na 100%, czy jestem za, czy przeciw. Czasami trochę za, czasami trochę przeciw. To nie jest tak, że jestem albo wielkim przeciwnikiem tego pomysłu, albo jego wielkim zwolennikiem. Natomiast w ostatnim sezonie, gdy ten przepis nie obowiązywał, wypisałem sobie zawodników w wieku 20-21 lat, którzy regularnie grali na poziomie ekstraklasy, zaczęli się wtedy pojawiać.
I to byli tacy zawodnicy jak Patryk Dziczek, Sebastian Szymański, Filip Jagiełło, Mateusz Wieteska, Bartosz Ślisz, Sebastian Walukiewicz, Sebastian Kowalczyk, Adrian Benedyczak, Robert Gumny, Kamil Jóźwiak, Radosław Majecki, Tomasz Makowski, Mateusz Muński. Większość z nich dzisiaj już jest za granicą w dobrych klubach. A jak spojrzę sobie, debiutował też wtedy Kamil Kozłowski, a jak spojrzę sobie na tych młodych zawodników, którzy teraz grają na poziomie ekstraklasy, to szczerze mówiąc nie widzę zawodników, którzy te kariery mogą powtórzyć. Co oznacza, że to wpychanie tych zawodników do ekstraklasy nie poszło w parze z podnoszeniem ich poziomu. Ja myślę, że to będziemy mogli ocenić w perspektywie szerszej, nie jednego sezonu, tylko w perspektywie szerszej, nie wiem, 5 lat. I za jakieś 2-3 lata. To ja myślę, że tutaj trzeba to spektrum rozszerzyć, bo po pierwsze są roczniki, które są dobre, a są roczniki, które są niestety słabsze. To zawsze tak było, cykliczności tutaj nigdy u nas w Polsce nie było. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja jeszcze raz mówię, ja nie mówię, że to jest przepis fantastyczny, że to jest coś, co powinno absolutnie być na sztandarach. Ja mówię, że to jest przepis sztuczny, ale on został wprowadzony w pewnych ramach innych przepisów i w pewnym przekonaniem. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa i ma do tego prawo, bo dzisiaj rządzi inna ekipa, ma do tego prawo, aby ten przepis zmienić, to proszę bardzo, tylko nie z dnia na dzień. Nie z dnia na dzień. Proszę powiedzieć, kończymy ten program za 2 lata. Tylko za tym programem również idą pieniądze. I co? Kończymy wydatkowanie tych pieniędzy? No bo według mnie, jeżeli kończymy wydatkowanie tych pieniędzy, no to będzie to z pewną dozą niechęci się ze strony klubów spotykało. Jeżeli będziemy premiowali tych zawodników dlatego, że grają, ale nie muszą grać, okej, bardzo dobrze, tak? W związku z tym to powinno być zakomunikowane, powiedziane, nie na miesiąc przed sezonem, czy na 1,5 miesiąca przed sezonem, tylko powiedzieć, słuchajcie, od sezonu 24-25 tak robimy. I każdy będzie miał do tego możliwość się przygotować i to będzie uczciwe. I ja w tego typu sytuacją bym nie dyskutował. Powiedział, ktoś tak zdecydował, historia nas oceni. Natomiast z dnia na dzień, no nie. Okej, okay. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Początku chciałbym obalić jakiś taki mit, bo tu jest, że bardzo ciężko się dodzwonić. To jest w ogóle mój pierwszy telefon do kanału sportowego i od razu został odebrany. Brawo. Takie pytanie mam do pana Marka. Panie Marku, pan grał z wybitnymi piłkarzami, to nie tylko w skali europejskiej, w skali światowej. Jak to było grać z takim piłkarzem jak Roberto Baggio? Jakby pan porównał jego umiejętności do dzisiejszych piłkarzy? I jak pan myśli, jakby on sobie dzisiaj w piłce poradził? Ja zwalniam linię, dziękuję i czekam na odpowiedź. To przede wszystkim miałem to szczęście i przyjemność grać z wieloma zawodnikami, którzy naprawdę osiągnęli w światowej piłce bardzo dużo. Ich wszystkich cechowała jedna rzecz – pracowitość. Nie ma możliwości, żeby ktoś w sporcie cenił, osiągnął coś dużego. Nie widziałeś genialnego lenia? Nie, nie ma takiej możliwości. Nie. Widziałem genialnych, nie do końca leniów, takich chodzących swoimi drogami, widziałem takich zawodników, ale nigdy nie osiągnęli tego najwyższego poziomu. Każdy z nich był pracowity, każdy z nich był maniakiem futbolu, każdy z nich był maniakiem własnego takiego ciała, jeżeli chodzi o taką kwestię fizyczności, dbałości o to wszystko. Dzisiaj no to Robert Lewandowski jest takim przykładem tego naocznym, który mamy w Polsce. Odnosząc się tutaj do pytania do Roberto Baggio, to był fantastyczny piłkarz, fantastyczny człowiek, to nie był przywódca. I to mu na pewno zaważyło na karierze, że nie był takim człowiekiem, który poprowadził te wielkie kluby, a grał w wielkich klubach do zwycięstwa. To był człowiek, który chodził swoimi drogami. To był człowiek, który był bardzo dobrą duszą towarzystwa w klubie, ale nie był wodzirejem. Myślę, że to jest taka cecha, która jest niezbędna, żeby osiągnąć ten taki najwyższy poziom, że ktoś ma to coś. To nie musi być ktoś, kto tam najwięcej krzyczy w szatni, bo to już nie te czasy, tak? Ale on musi mieć to coś. Roberto tego nie miał i to widać dzisiaj w jego takiej historii po tym życiu po futbolu. On się usunął w cień. Federacja mu dała przecież stanowisko dyrektora, tak to się nazywają, area technika, czyli takiej części technicznej,
publicznej całej federacji. On się tym chwilę pobawił, powiedział, że to nie dla niego. Poszedł w swoje takie życie na boku. Więc to pokazuje jego charakter. Natomiast Pracuś, pamiętam jedną rzecz, to tak mi zawsze utkwiło w pamięci. Pamiętajmy, że to jest chłopak, który grał bez wiązadeł krzyżowych. To jest człowiek, który całą karierę grał bez tych wiązadeł i to jeszcze w tych czasach, kiedy już naprawdę się w piłkę grał konkretnie. On po każdym treningu, albo prawie po każdym treningu zostawał, brał sobie piłki, tam 20-30 piłek, uderzał rzuty wolne, szedł za bramkę, zbierał te piłki, jeszcze raz uderzał i jeszcze raz. On jakieś 100 strzałów na koniec, takich wyizolowanych w formie takiego rzutu wolnego sobie uderzał. Oczywiście za siatką, za bramką była siatka, więc te piłki daleko nie leciały. Ale musiał iść, zebrać i wrócić. Nie było nikomu, kto mu tych piłek pomagał zbierać. Nikt tam bramkarza już zazwyczaj nie był, albo jak był, no to bramkarz mu coś tam rzucił. W każdym bądź razie pokora, praca i to, że jak były takie treningi, których żaden piłkarz nie lubi, czyli biegowe, no to Roberto zawsze był na początku. Na początku treningu był na początku. Później wiadomo, że troszeczkę odstawiał, ale bo to nie był jakiś tam dobiegania zawodnik, ale zawsze świecił przykładem, zawsze chciał pokazać, że on będzie dużo pracował z tym drużyną i przychodził jakieś 2 godziny przed treningiem, wychodził 2 godziny po treningu, bo tam jeszcze to zrobię, jeszcze tamto zrobię, jeszcze tutaj się gdzieś tam porozciągam. Także mówimy o latach końcówka lat 90., początek lat 2000, czyli 20 kilka lat temu, tak? Wzór do naśladowania, fajny kolega, ale miałem takich piłkarzy jak Pirlo, jak Guardiola, u którego było widać, że to już jest inny człowiek. Przegadajmy ich wszystkich po kolei, ale jeszcze chciałem się przy Baggio na chwilę zatrzymać. Co znaczy, że nie miał więzadeł? Kolano mu nie uciekało w żaden sposób? Nie. On miał tak zbudowane mięśnie czworogłowe, jak kulturysta. On przed każdym treningiem, po każdym treningu szedł na taką maszynę, gdzie czworogłowy pracował, on go tak pompował, jak to się mówiło. On w wieku tam 18 lat w Fiorentynie pozrywał to wszystko i nie grał i bardzo miał stabilne kolana i dał radę. No. Jest taka słynna jego bramka, gdy tak przyjmuje piłkę lecącą przez 50-60 metrów i od razu tym przyjęciem mija bramkarza, nie wiem, czy ją kojarzysz, i strzela do pustej. To był technicznie najlepszy piłkarz, z jakim grałeś, czy niekoniecznie? To był piłkarz, który miał technikę użytkową. To był piłkarz, który miał taką technikę, która się przydaje na boisku. To nie był żongler, to nie był gościu, który się tą piłką w jakiś taki sposób cyrkowy bawił. Natomiast, tak dobrze określiłeś, to było takie jego zagrania były proste. Jak podawał piłkę, to ta piłka leciała i tak wydawało się, że ten ją przejmie, tamten ją przejmie, ona zawsze dolatywała, zawsze w odpowiedniej szybkości, w odpowiednim momencie, pod odpowiednim kątem. Podawał piłkę tak, jakbyś ją chciał dostać, czyli nie kręciła się w jedną stronę albo nie kręciła się w drugą, tylko takie proste podanie. Więc to dziwnie zabrzmi, prosty piłkarz, ale genialny. Natomiast jeżeli pytasz się o takich wirtuozów, no to ja miałem też przyjemność grać z takim Brazylijczykiem Amoroso, Marcio Amoroso. No to najpierw Borussia Dortmund, potem... Nie, najpierw Udinese, Parma, Borussia Dortmund. To był chłopak, który był cyrkowcem. Który był cyrkowcem, któremu niestety głowa troszeczkę nie pozwoliła zajść dalej, ale to, co on potrafił zrobić na pełnej szybkości z piłką, no to on tą miał piłkę przyklejoną do stopy. To jakby ktoś biegł i do buta mu się przykleiła piłka. On tą piłkę tak prowadził. I to jest taki przykład chłopaka, który mógł osiągnąć zdecydowanie więcej, a się z różnych powodów nie udało. Nie? Mhm. To prawda, że Baggio bywa w Polsce co jakiś czas? Tak. Przyjeżdża na polowania do Polski? Tak, tak. On przyjeżdża bardzo często w Lubuskie. Poluje na kaczki, kuropatwy, na takie wszystkie większe ptaszki. On jest zapalonym myśliwym, to jest jego życie. Potrafi wstać o 4 rano, iść tam na kilka godzin i w to się bawić. No. Czy jak jakaś kobieta zostanie postrzelona jadąc na rowerze i ktoś dobrze celuje. Powie, że myślał, że to dzik, to może się okazać, że to był Roberto Baggio. Nie, no dobrze celuje. Jest naprawdę zawodowcem w tym, co robi. To już jest długa jego historia, jeżeli chodzi o polowania takie konkretne. Dużo jeździ do Argentyny na polowania, bo ma przyjaciół w Argentynie, także to jest człowiek, który... A ty mu pomagasz z tymi polowaniami? Nie, ja mu tylko na samym początku kiedyś dałem kontakt do mojego przyjaciela w Zielonej Górze, on mu tam, on sobie już tam wszystko radzi. Nie, to też to nie jest taki to dobrze, człowiek... To dobra historia, idziesz na grzyba, tu Roberto Baggio. No nikt by ci nie uwierzył, jak wracasz potem można go do domu i mówisz żonie, że
Słuchaj, no byłem można w lesie. Go spotkać i jakby ktoś go zaczepił, to absolutnie podpisze wszystko, co jest do podpisania. Tak? Tak. Nie, no normalny człowiek, normalny człowiek. Bo kiedyś przez ten cały swój wizerunek dość charakterystyczny, no słynny tutaj Codino. Ogonek, no to chyba tak z poruszaniem się po mieście to nie miał za łatwo. No on był we Włoszech w tamtym okresie uwielbiany. To był piłkarz, który był kochany, nie był przynależny do jednego klubu, w związku z tym nie miał takiej opcji, że część go kocha, część go nienawidzi. Normalny, sympatyczny, uśmiechnięty. I również piłkarz po przejściach. Piłkarz, który dużo miał problemów, dużo kontuzji. Pamiętne jego niestrzelenie karnego. Siedziało to w nim? Tak, do końca, tak, tak. To jest taka rzecz, która na pewno namaściła w jakiś sposób negatywny jego dalszą karierę, gdzieś to tam zostało, bo to jest bardzo silny człowiek, ale z drugiej strony to pójście w ten buddyzm to też pokazało, że on szukał takiego, takiego wsparcia gdzieś tam emocjonalnego. Bardzo fajny kolega. To trochę dziwny buddysta, co do zwierząt strzela. Mi się wydaje, że tak do końca się nie łączy. Można taki udawany buddysta. Nie chciał, żebyś się głowę zawracali. Tego nie sprawdzałem. Dobrze, będziemy o tych wszystkich gwiazdach rozmawiać. Odbieramy telefon. Halo. Dzień dobry panowie. Ja mam pytanie do pana Marka. Jako byłego wiceprezesa PZPN-u, odnośnie licencji przyznawanych na grę, czy to w pierwszej lidze, czy to w Ekstraklasie, jak wiemy, dużo klubów gra po prostu na nie swoich stadionach. I jak to wygląda? Czy nie myśleliście o uściśnieniu tych przepisów, że klub, który chce grać w klasie rozgrywkowej wyższej, musi po prostu mieć swój stadion, a nie tak jakby Chrobry Głogów teraz awansował do Ekstraklasy, by musiał grać w Grodzisku Wielkopolskim, tak samo Warta Poznań, Skraczyn, Stochowa i tak dalej, i tak dalej. Czy nie myśleliście wcześniej o uściśnieniu tych przepisów do konkretnie swojego stadionu? Jeżeli klub by swojego stadionu nie miał, to po prostu by nie mógł grać w wyższej klasie rozgrywkowej. Wie pan co, no to jest mega, mega trudny temat, tak? Bo trzeba by w takiej sytuacji zakazać gry w ekstraklasie takiemu klubowi jak Raków Częstochowa, bo kiedy wszedł do ekstraklasy i zaczął budować swoją karierę, no to no nie miał tego stadionu, który by spełniał wymogi. Mówimy tutaj o Warcie, mówimy o Chrobrym Głogów. Ja myślę, że Polska jest takim krajem, który ma naprawdę fantastyczną infrastrukturę stadionową. W związku z tym nie oczekujmy, że będziemy mieli wszystko zapięte na ostatni guzik i nie bądźmy aż tak rygorystyczni. Absolutnie jestem takiego zdania. To wszystkie te przepisy zawierają się i tak w tej książeczce licencyjnej, więc to i tak PZPN określił przepisy przyznawania licencji. Zgadza się, tylko że każdy przepis ma jakieś tam swoje furtki. Oczywiście tutaj są pewne takie ukłony w stosunku do, przede wszystkim do samorządów, bo to samorządy są tymi podmiotami, które budują te stadiony, które w nie inwestują. Ciężko powiedzieć Częstochowie, czy Głogowie, czy w Poznaniu zbuduj drugi stadion, w Częstochowie zbuduj stadion z dnia na dzień i powiedzieć, bo jak nie, to wyrzucę twój klub. No, myślę, że każdy kibic, który by usłyszał takie ostre zdanie, to by ku temu protestował. Bo gdzie ten sport? Te wszystkie przepisy w takiej sytuacji są w jakiś sposób prolongatę terminową. Mówimy, jeżeli do tej daty coś się nie wydarzy, no to wtedy. I pamiętajmy, że w tej Częstochowie coś się pozytywnego wydarzyło. No, takich przykładów, gdzie taka mobilizacja terminowa, mobilizacja takim przepisem nastąpiła, to jest wiele w polskim futbolu. Naprawdę. Polska, jeżeli chodzi o stadiony, ma się czym chwalić, a że są jakieś takie jeszcze wyjątki do poprawy, to są już naprawdę sporadyczne przypadki. Akurat w tym sezonie tak się zdarza, że mamy tą Wartę i Chrobrego Głogów, który gdzieś tam no, pukał, a jakby był w tej ekstraklasie, no to byłby kłopot, bo musiałby najprawdopodobniej grać na Groklinie, dawnym Groklinie. To też jest moim zdaniem trochę bez sensu, no bo ten Chrobry ma w miarę ładny stadion. Prawda? No, to nie jest obciach ten stadion. On jest za mały dla tych przepisów, ale Głogów jest jaki jest. No, nie jest to miasto o wielkiej historii piłkarskiej. To w ogóle nie traktuj tego jako zarzut do siebie, bo przecież nie tworzyłeś tych przepisów, ale może czasami o nich porozmawiać. Czy kluby naprawdę muszą sobie budować większe stadiony tylko po to, żeby te stadiony potem zostały puste? Mają stadion skrojony na miarę, taki jak potrzebują. To jest jakiś obciach, że przyjdzie tam, nie wiem, 3000 osób na mecz,
zamiast zbudować stadion na 5, gdzie 2000 będą puste miejsc? So, ja ci powiem tak, to nie jest obszar, absolutnie. To tutaj w tym fragmencie twojej wypowiedzi się z tą zgadzam. Natomiast gdzieś z tyłu mamy telewizję, gdzieś z tyłu mamy te kluby mocne, które mówią, no jednak dążmy do jakiejś tam perfekcji, dążmy do jakiegoś tam standardu. I też ciężko im powiedzieć, no słuchajcie, nie, bo tutaj puścimy kompletnie wszystko, wszystko nie, bo dowolne. Potem to się sprowadza do tego, że klub wynajmuje stadion, a który stoi pusty, albo nawet połowa krzesełek jest w jakiejś płachcie, bo nikt tam nie chce siedzieć i już są spełnione wymagania, ale nie gra za to w swoim mieście, gdzie ludzie faktycznie by siedzieli. No to akurat jest rzecz, która w moim odczuciu osobistym, moje zdanie jest takie, że to jest złe, tak? Jeżeli mówimy o takim chrobrym Głogów, no to jakby o Mesaudyksa klasy, no to wtedy ja bym osobiście mu dał taką prolongatę, graj u siebie, ale jednak spróbujcie jako samorząd coś tym wszystkim w jakiejś perspektywie zrobić, bo jednak lepiej grać u siebie, szczególnie w takich mniejszych miejscowościach, gdzie ten kibic jest bardzo lokalny. Natomiast no mówię, no są sporadyczne przypadki, bo jak zobaczymy tą całą naszą paletę pierwszoligową, ekstraklasową, nawet drugoligową, no to tych kłopotów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Akurat w tym momencie pan tutaj do nas dzwoniący, no to wyciągnął trzy adresy, dwa adresy ekstraklasowe, jeden pierwszoligowy. No, w całej skali to nie jest dużo. Nie możemy zapomnieć, że Polska jako kraj, jako budżet, no naprawdę w tą piłkę i te stadiony naprawdę dużo zainwestował i nie oczekujmy, że znowu pociągniemy następnie, nie wiem, pół miliarda, żeby jakieś kilka stadionów wybudować, bo po prostu tego w moim odczuciu nie potrzeba. Mhm. Wiem, że mamy kolejny telefon, ale będziemy sobie te telefony przerywali opowieściami też o wielkich piłkarzach. Sam wymieniłeś Andrea Pirlo, zawodnika o niesamowitej też technice, ale przede wszystkim niesamowitym przeglądzie pola i długim podaniu. Jak to z nim było i jak to było z twoimi relacjami z nim? Bo to jest chyba człowiek, który chodzi własnymi ścieżkami. No w ogóle to jest taka historia początków Andrei, tak? Bo ja mieszkałem pod Brescią w takiej miejscowości Flero, Andrea się tam urodził i ja przez jakiś rok czasu woziłem go na treningi, tak? No bo mieszkaliśmy od siebie tam kilkaset metrów, więc ja go zabierałem, przywoziłem i odwoziłem, bo było nam tak po drodze. No i bardzo fajny młody chłopak, 18-latek, który wtedy grywał na dziesiątce. Jeszcze nie miał brody, nie pił wina. Nie, jeszcze nie miał brody, nie pił wina, tak jest. To jest dziesiątka, czyli taki Roberto Baggio, pamiętajmy, że to jest 97 rok. Mhm. 97 rok, Andrea Pirlo zaczyna. Ale czego Andrea Pirlo nie miał? Andrea Pirlo nie miał szybkości. To nie był piłkarz, który był szybki. On szybko myślał. Miał szybką nogę, miał dobrą nogę, natomiast on szybko nie biegał. No, jak futbol ewoluował, no to widać było, że jeżeli tam z przodu nie masz pary w nodze, no to nawet jak tego zawodnika przedryblujesz, no to on cię dogoni. Tak? No, w związku z tym Andrea był bardzo obiecujący, bo bardzo dużo umiał, natomiast ta kwestia tej jego szybkości no była widoczna, że tutaj coś nie jest tak. No i no, poszedł na wypożyczenie wtedy go kupił chyba Inter. Mhm. Inter go kupił. No i Inter go do Redziny na wypożyczenie, tak Reggio Calabria, takie miejsce trochę trudne dla piłkarzy, bo tam jak się źle zagra, to tam do domu się nie wraca. No i później wrócił do Bresci, ale już wtedy wrócił do Bresci i grał zawodnika takiego playmakera, dolnego playmakera, razem z Guardiolą grali takiego przed obrońcami, zawsze we Włoszech przed obrońcami to się tam taki toporek, mhm, powybijać, porozwalać, tak? A tutaj nagle było dwóch takich zawodników, którzy grali w piłkę. Trochę sobie przeszkadzali w tym momencie, bo każdy chciał tą piłkę mieć, więc sobie przeszkadzali. Ale okazało, że Andrea umie odebrać. Andrea umie wejść w kontrast, umie wejść w kontakt, w takie zwarcie. Andrea wszystko widzi. Andrea lewa, prawa w jedną, w drugą stronę. I nagle umie się w tym wszystkim odnaleźć taktycznie. I tak się Andrea urodził. Miał jeszcze fantastyczne szczęście. Miał Carlo Ancelottiego, który grał na tej pozycji, który był troszeczkę podobnym piłkarzem. I jak to trzeba mieć szczęście do trenera, który był kiedyś podobnym piłkarzem, w związku z tym umie odczytać pewne niuanse. No i tak się Andrea narodził numer 4, taki klasyczny przed obrońcami, taki cofnięty reżyser gry, fantastyczny piłkarz, który odnalazł swoje miejsce
na boisku w całkowicie w innym ustawieniu, w innej formie gry. No i napisał historię włoskiego futbolu. Mhm. Jemu nie poszło póki co w trenerce, natomiast słyszałem, jak Wojciech Szczęsny, że Wojciech Szczęsny mówił do innej osoby, że jakby piłkarze to byli zdumieni, jak dobrze on opowiada o futbolu, jak czyta grę, jakie daje wskazówki, jak to wszystko ustawia, tylko po prostu nie pykło, jak to się mówi. Nie pykło. Ale tak naprawdę, że przygotowany był wybitnie do tego, żeby drużynę poprowadzić. Ale jednak się sparzył i ma wizerunek kogoś, kto być może charakterologicznie do bycia trenerem nie do końca pasuje. Ja ci powiem tak. Ja osobiście uważam, że nie do końca się sparzył. Ja uważam, że coś osiągnął. Natomiast oczywiście w Juventusie te oczekiwania były wyższe. Natomiast pamiętajmy, że Juventus to nie jest do końca to, co Wojtek powiedział o nim. To jest klasyka. Czyli Andrea Pirlo umie przekazać swoją wiedzę, umie ją pokazać, umie ją poprawić, umie ją skorygować. Tylko pytanie, czy Juventus to jest szkoła? Czy to już nie jest uniwersytet? Dla mnie to jest uniwersytet. Na uniwersytecie się zarządza studentami, a nie uczy się studentów. To już nie są studenci, to już jest, wiesz, no ale taka korporacja, taka przenośnia, nie? W związku z tym bardziej w takim klubie, to jest przykład, nie wiem, Ancelottiego, który sobie poradził w wielu miejscach, bardziej zarządzanie takim zasobem ludzkim, bardziej zarządzanie tymi gwiazdami, bardziej dotarcie do nich, bardziej taka forma, może by partner, ojciec, wydaje mi się, że może zafunkcjonować. Andrea był młody. Andrea jeszcze z niektórym grał. Andrea zawsze był dobry, miły, sympatyczny. Nigdy nie był takim złym chłopakiem. Tak? Ja myślę, że on potrzebuje teraz kroczku do tyłu, żeby wrócić do takiego średniaka Serie A i później z tymi doświadczeniami, które będzie miał, jeszcze raz zaatakować samą górę. Nie odbiło mu? Pytam w tym sensie, czy jakbyś stał koło drogi i łapał stopa po tym, jak go woziłeś tyle razy na treningi, to od razu by dał po hamulcach i powiedział: Marek, wsiadaj, czy... Wiesz co, na pewno by tak było. Myśmy się ostatnio przypadkiem żeśmy się widzieli na finale U21 w Udine, bo był mecz i tak totalnie żeśmy się na siebie wpadli. Było nas tam trzech, którzy grali razem w Brescia, żeśmy tam pogadali ze dwie godziny. Normalny facet, za chwilę później był trenerem Juventusu za tydzień. Normalny facet, ale wszyscy są normalni. Wszyscy są normalni. Ja nie znam nikogo z tych wielkich, a znam ich wielu, któremu coś odbiło. Tak? Ja nie znam, że gwiazdorzy to gwiazdorzy na boisku, tak? A poza nim to każdy z nich był normalny. W związku z tym no, bardzo często ich oceniamy przez pryzmat boiska, jak się zachowuje, jak ma pretensje do sędziego, jak tam czasami pewne gestykulacje są wdrażane. Ale nie, Andrea normalny, fajny, miły facet, chociaż ceniący się. To nie jest chłopak, który nie ma swojego zdania. On się bardzo ceni. On zna swoją wartość. No dobrze. Teraz nasz widz. Halo. Cześć, halo. Cześć. Dzień dobry, panie Marku. Cześć, cześć. Ja mam trzy pytania, mogę? Proszę. Pierwsze pytanie. Czy nie uważa pan, że na przykład Toni Kroos czy Xavi to już nie będzie dla takich piłkarzy w przyszłości? Że jakby piłka jest coraz szybsza i po prostu tak powiem, za wolny dla takiego Kroosa na przykład? Nie, ja myślę, że piłka zawsze będzie potrzebowała tych, którzy biegają, tych, którzy umieją podawać, żeby inni biegali. Ja myślę, że środek boiska to jest takie miejsce, gdzie bieganie jest niezbędne oczywiście, natomiast to jest inne bieganie. I ja sobie nie wyobrażam gościa, który z boku boiska wchodzi do środka i tak samo dobrze gra. To są, tak ta piłka się zrobiła już, ja bym powiedział, wysublimowana, taka perfekcyjna na pewnych pozycjach, że taki Kroos, Xavi, Pirlo, no to zawsze będziemy ich potrzebować. Oczywiście piłka ewoluuje, tak? Piłka się robi szybsza. Ale jak zobaczymy, to nie, że piłkarze tylko szybciej biegają, no po prostu ta piłka szybciej między nimi chodzi. To jest dzisiaj najszybsza zmiana, którą ja widzę w piłce, to jest szybkie granie pomiędzy zawodnikami tą piłką, na dwa kontakty. Sami zawodnicy są często bardzo statyczni, nawet w tych niby najszybszych ligach, jak angielska, jak się popatrzy na to z trybun, to oni kiedyś szybko operują piłką, ale tak naprawdę
mało robił sprintów, głównie tam w swoim sektorze. Kiedyś się biegało dłuższe dystanse. Kiedyś biegłeś 50 metrów do przodu, wracałeś 50 metrów. Teraz takich sytuacji nie ma. Teraz przede wszystkim jest wytrzymałość szybkościowa i szybkość. To są dwie rzeczy, które i siła oczywiście, która jest niezbędna na pewnym poziomie, która jest trenowana. No, dzisiaj ten trening się też zmienił, ale absolutnie uważam, że środek pola, ten taki mózg zawsze będzie potrzebował tych, którzy myślą. Jak powiedziałeś, że są potrzebni. Przepraszam, jeszcze tylko dokończę. Jak powiedziałeś, że są ci potrzebni od myślenia i od biegania i było o krosie, to przypomina mi się ta bramka przeciwko Barcelonie Realu, jak Kroos pokazał Viniciusowi, tam pobiegnij. Ten pobieg, dostał od Kroosa piłkę i strzelił gola. I to tak ostentacyjnie mu pokazał. Dobrze, jakie miałeś jeszcze pytania? Mam pytanie, czy nie uważacie, że dobiliście Wiśle Kraków krzywdę? Jako PZPL. Bo uważam, że na przykład lepiej by było, gdyby ona spadła, zdegradowana i odprowadzała się jak Widzew czy Ruch Chorzów i po prostu była zdrowym klubem, a nie jak teraz jest w klubie. A dlaczego teraz jest niezdrowym? Bo po prostu chodzi mi o to, że wszystko by się od nowa zaczęło i po prostu nie byłoby takich sytuacji krzywych jak teraz. No dobra, ja się nie mieszam. Nie wiem, co odpowiedzieć, no bo nie wiem, co to znaczy te krzywe sytuacje. No Wisła spadła, no, ale niestety... No po prostu, proszę pana, chodzi mi o to, że tyle po prostu jest... słabych graczy i tak dalej. Są właściciele, którzy tego nie potrafią robić. I po prostu uważam, że lepiej było, jakby spadła już parę lat wcześniej. Słuchaj, no ja mogę tylko powiedzieć tyle, jestem Krakusem, chodzę, jestem kibicem Wisły, ja chodzę na Krakowie i żal mi, że Wisła spadła, natomiast niestety muszę to powiedzieć, że spadła zasłużenie, bo to nie jest tylko ten sezon, kiedy Wisła grała słabo. Mam nadzieję, że się szybko buduje, mam nadzieję, że szybko zrobi na tyle mocny skład, żeby wrócić do tej Ekstraklasy, bo tam jest jej miejsce, bo Ekstraklasa bez Wisły Kraków jest ułomna, bo to jest aż taki klub. Natomiast no nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tam dywagacje. Są właściciele, są za to odpowiedzialni. No to ja inaczej zapytam. Jakie masz zdanie o właścicielach Wisły? Prywatne? Czy zawodowe? Tak, prywatne. Prywatne, bardzo fajne chłopaki. A zawodowe? Zawodowe, no chyba myślę, że muszą się zastanowić, jak to robią. Myślę, wydaje, że fakty mówią, że się nie udało. Ja im kibicuję, tak? Bo to są ludzie, którzy robią to z zapałem. Myślę tutaj przede wszystkim o Kubie, tak? No bo to tutaj nie ukrywajmy, że klub jest utożsamiany z Kubą Błaszczykowskim. Kuba tutaj ma najwięcej do powiedzenia. Mam nadzieję, że im się to teraz w takim trudnym momencie wszystko poukłada, a nie będzie to proste, bo jednak piłka potrzebuje pieniędzy. Bez pieniędzy się w piłce zawodowej nie da. I chyba trzecie pytanie miałeś, czy już koniec? Już koniec. Dobrze. To czekamy na kolejne telefony. Natomiast teraz będzie mój ulubiony temat, jeśli chodzi o tych gwiazdorów, którzy z tobą grali, mianowicie Pep Guardiola. Pep Guardiola, no ciekawy człowiek. Dzieliliście pokój wspólnie, jak rozumiem, na zgrupowaniach. No to dzisiaj ktoś może sobie wyobrazić, że dzielenie pokoju z Pepem Guardiolą to jest ciągłe gadanie o taktyce, o tym, co zrobić lepiej, co można poprawić w ustawieniu zespołu. Czy też to po prostu był piłkarz, który miał wywalone na wszystko, brał gazetę, szedł spać i tyle było rozmów o piłce. Wiesz co, wtedy każdy z nas w jakiś sposób jest maniakiem futbolu, tak? Bo każdy, który uprawia na tym poziomie sport, no to musi to kochać. Ale to nie był taki człowiek, ja sobie w ogóle nie przypominam takich sytuacji, żeby nie wiem, dyskusja była o taktyce, jakaś tam godzinna o czymś. Pamiętajmy jedną rzecz, że Pep Guardiola w tym momencie, czyli Brescia i później poszedł do Romy, to on się jakiś rok później, czy dwa lata później przygotowywał, żeby wystartować na prezydenta Barcelony. Na prezydenta Barcelony. W związku z tym nie zapominajmy o tym wątku. On miał ewidentnie, i w dalszym ciągu ma, takie cechy menadżerskie, zarządcze. To nie jest taki klasyczny trener, który tak jak Andrea Pirlo, który fantastycznie wszystko opowiada, jak trzeba kopnąć piłkę, co podać. On zarządza zasobem ludzkim i to mu się bardzo dobrze udaje. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się, że jego konkurent jeszcze tego nie ogłosił, ale tam była pewna grupa z Lamansi, która tam wypychała Pep, startuj. Kryzys w Barcelonie, którego tam gdzieś pchała do tego, aby on się podjął tego wyzwania. I jego konkurent powiedział, nie,
ty nie będziesz trenerem. Ja ci zaoferuję od razu, że będziesz trenerem. Dam ci od razu drugą drużynę, a jak będziesz dobry, to dam ci pierwszą drużynę. I tak się wydarzyła cała, tak się urodziła historia Guardioli. On z tą drugą drużyną zrobił ogromny sukces, znaczy na tym poziomie rozrywkowym. Później od razu dostał pierwszą drużynę, no i zrobił, co zrobił, tak? Powygrywał wszystko. Ale to jest, jak patrzymy się dzisiaj, jak on był w Bayernie Monachium, jak jest w Manchesterze City, jak był w Barcelonie, to jest zarządca ludzi. Oprócz sztabu ludzi, którzy mu te treningi tam gdzieś prowadzą, oprócz tego, że on na pewno ma bardzo dużą wiedzę, ogromną wiedzę trenerską, to on ma przede wszystkim umiejętność zarządzania tymi ludźmi. Jak on podchodzi do tych zawodników, jak on ich traktuje, raz z uśmiechem, raz z poważną miną, raz, i za każdym razem każdy zawodnik, to też Robert Lewandowski to mówił, że Guardiola był fantastyczny, ale nie był fantastyczny, że pokazał mi takie zagranie techniczne, czy takie zagranie techniczne, tylko on był fantastyczny właśnie na tym poziomie takim emocjonalnym prowadzenia drużyny. To samo, co ma Carlo Ancelotti, to samo, co miał kiedyś Arrigo Sacchi, to samo, co miał Fabio Capello, to samo, co miał Lippi. To są ludzie, którzy osiągnęli bardzo wiele na najwyższym poziomie. Ja się założę, oczywiście nigdy już tego nie sprawdzimy, że każdy z nich, jakby dostał jakąś tam przypadkową drużynkę, to nigdy by nie było takiego wielkiego wyskoku wow, tak? Bo jednak każdy z nich miał tą jedną cechę. To byli fantastyczni ludzie, którzy zarządzali fantastycznie pewnym zasobem ludzkim, który już był na pewnym poziomie. W przypadku Guardioli widać to, że jednak stempel, jaki on odciska na drużynie, to wiadomo, że to jest Guardiola. To mało trenerów takich możemy wskazać na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, że oglądasz mecz i zgadnij, kto ich trenuje. I po 5 minutach myślisz sobie, no pewnie Guardiola. Szczególnie to w City było widać na początku i szczególnie na początku w Bayernie, tak, absolutnie, ale on też musiał ich do tego przekonać, tak, on musiał powiedzieć, słuchajcie, przychodzę, oczywiście już miał pewną taką siłę wynikową, bo z Barceloną osiągnął to, co osiągnął, ale wszedł i powiedział, słuchajcie, gramy całkowicie inaczej niż do tej pory graliście, bo to prowadziło, będzie was do sukcesu, on musi do nich trafić. Dzisiaj myślę, że trener na najwyższym poziomie to już jest menadżer, to już jest osoba, która powinna mieć inne predyspozycje. Tak, selekcjoner w reprezentacji. To żaden trener, to trener. Co tam trenuje tą reprezentację? Jeden trening, dwa treningi i gramy. To już jest osoba, która jedzie po Europie, po świecie, rozgląda swoich potencjalnych zawodników i tego potrzebuje. Menadżer i taktyk. Menadżer i taktyk, oczywiście. I człowiek, który dotrze do nich, zbuduje drużynę, zbuduje jakąś taką więź, natchnie ich pewnym przesłaniem. No, to się wszystko zmienia. Dotarcie do takich wielkich gwiazd nie jest proste. Guardiola wydaje się osobą bardzo taką empatyczną, miłą, przyjemną w obyciu. Czy tak nie było, jak gdyby tak, piłkarzem? Tak, ale to też jest bardzo pewny siebie człowiek. Bardzo pewny siebie człowiek. To jest człowiek, który jest wyedukowany, jest grzeczny, jest miły, sympatyczny, ale swoje zdanie ma bardzo, bardzo twarde. Ja uważam, że tak i nie, bo to i to. Także dlatego tyle osiągnął. On próbował, żeby, wiadomo, że z pozycji piłkarza nie mógł tego zrobić do końca, ale próbował narzucić swoją filozofię futbolu jako piłkarz w Brescii, tak, żeby oczywiście się grali właśnie krótkimi podaniami. Oczywiście. Był taki moment, kiedy graliśmy, był Guardiola, Pirlo i Baggio. I naprawdę nie złą pakę mieliście, muszę powiedzieć. Nie złą pakę mieliśmy, tak. I to była taka gierka, taka jak wiatka się gra. Tik, 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 tik. Takie coś, co we Włoszech no, na tym poziomie klasy drużyny nie było spotykane. Przyniosło to tam fajne efekty, nie jakieś olśniewające. No ale przegraliśmy w finale, wtedy był już taki intertoto. Było coś takiego, jak dzisiaj. Dzisiaj tych pucharów jest tyle, że już człowiek nie pamięta, w którym pucharze gra. Wtedy było coś takiego. Graliśmy z Paris Saint-Germain, przegraliśmy różnicą bramek finał. No i wtedy graliśmy właśnie takiego dziadka z Paris Saint-Germain. No to dzisiejsze Paris Saint-Germain jest mocniejsze, nie? Ale tam to też było mocno. Było, z Ronaldinho też nie było. No był taki moment, kiedy ta Brescia grała taką piłkę. I oczywiście narzucili to i to była taka sytuacja, że każdy miał coś do powiedzenia i do końca się ze sobą zgadzali. Okay. Ale to była taka fajna rywalizacja. I z tego, co pamiętam, tam musiał się bronić przed zarzutami o doping w tamtym czasie. Tak, Guardiola, tak, Brescia, tak. On w momencie, kiedy poszedł do Romy, Brescia odszedł do Romy, został zakwalifikowany, dlatego że zażywał taką suplementację, którą miał z Barcelony. W Barcelonie to było dopuszczalne, a we Włoszech pewne produkty już były niedopuszczalne. No i go zdyskwalifikowali, on się tym bronił, że to jest w tym preparacie. No niestety, sobie musiał chwilę odpocząć. Był taki moment, kiedy były te przepisy niespójne. Coś można było
w Europie, czegoś nie można było we Włoszech, coś można było w europejskich pucharach, czegoś nie można było. Ja pamiętam taką sytuację, że raz nie grałem meczu, bo miałem wtedy dziecko mi się urodziło i trochę mi gardło bolało, że żona mi dała Difergan do wypicia. No, takie to dziecko piło, nie? No ja tylko w Difergan nie wolno było pić. No i trzeba było przed meczem zadeklarować, co się brało. Ja napisałem, że coś takiego. No i powiedzieli, niestety nie grasz, bo tutaj jest taka i taka substancja. Więc w pewnym momencie to było takie trochę przesadzone. Nie? Ja uważam, że on padł taką właśnie ofiarą takiej przesady. Nie? Jeśli chodzi o dzisiejsze wasze kontakty, to wiem, że czasami nie nadużywam. Rozmawiacie. Nie nadużywam. Nie nadużywam, bo wiesz co, ja nie jestem taki, który mówi, no zobacz, co mam w telefonie, ale nie jest też tak, że nie macie żadnego kontaktu? No, pogratuluję w odpowiednim momencie. Zdarzyło się, że zadzwonił, ale naprawdę... No bo ja słyszałem, że zadzwonił, żeby spytać o transfer piłkarza. Wiesz co, no pewnych rzeczy nie można mówić, to. No bo nigdy już ktoś nie zadzwoni, bo będzie niekomfortowo. No to, ale Pep, nie oglądaj w ogóle tego programu. Weź mu powiedz po włosku, żeby nie oglądał. Umiesz włoski cały czas perfekt? No wiesz co, ja pomieszkuję we Włoszech, w związku z tym cała moja rodzina... Nie, no po tylu latach jakbyś nie umiał, to... Cała moja rodzina, wszystkie dzieciaki mówią po włosku, więc no... Drugi język, drugi, nigdy nie pierwszy. Okej, okay. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry, witam Krzysztof, witam panie Marku. Witam. Dzień dobry. Paweł ze Szczecina się kłania i mam takie pytanko do pana Marka, bo jak słyszę nazwisko Koźmiński, to przed oczami widzę bramkę, którą strzelił Andrzej Wyskowiak na Olimpiadzie w 92 roku Włochom właśnie. I to była taka piękna wrzutka pana Marka w pełnym biegu, lewą nóżką. I niedawno się w ogóle dowiedziałem, że pan Marek jest w ogóle prawonożnym zawodnikiem. I ja mam pytanie do pana Marka, czy pana po prostu krew nie zalewa, jak my ostatnio biadolimy nad deficytem lewonożnych zawodników u nas w naszej piłce, nie tylko reprezentacyjnej, ale i klubowej. Jak pan na to patrzy? Przecież to się da wytrenować po prostu. Wiadomo, że tych lewonożnych osób na świecie jest pewnie w populacji 10%, ale chyba nie jest to takie biologiczne ograniczenie, którego się treningiem nie da przeskoczyć. I dziękuję za odpowiedź z góry i nie blokuję anteny. Do usłyszenia, pozdrawiam. Tak, no jestem byłym prawonożnym zawodnikiem, który wyuczył się lewej nogi w sposób powtarzania ileś razy zagrania, powtarzania ileś jakiegoś tam gestu technicznego i to się da, do pewnego momentu to się da wyuczyć. Poznaje się takiego piłkarza, jak prowadzi piłkę, bo nigdy przy pełnym biegu prowadzenie piłki tą słabszą nogą nie będzie takie dobre jak tą nogą silniejszą, po prostu tego się nie da zrobić. Powiem, że w historii wielkiego futbolu Paolo Maldini, wielki lewy obrońca, później środkowy obrońca, też był prawonożny. Dzisiaj mamy takiego piłkarza, który fantastycznie grał w Interze, Mediolan, Perisic, też jest prawonożny. Także na tej lewej stronie uważam, że jeżeli mamy zawodnika, który ma predyspozycje fizyczne, bo to dzisiaj na boku, jak nie mamy predyspozycji fizycznych, to według mnie na wielką piłkę nikt nie będzie miał szans. On jest do przyuczenia, to się da, ja jak byłem tam trampkarzem, to miałem lewą nogę do tramwaju, a później Engel w kadrze mi kazał rzuty rożne lewą wykonywać, w związku z tym do jakiegoś tam poziomu doszedłem, ale... A to była ciężka, żmudna praca, czy... Tak, to była ciężka, żmudna praca, to dośrodkowanie, którym tutaj... Czyli dzisiaj jak słyszysz jakiegoś piłkarza, że on nie umie grać słabszą nogą, to sobie myślisz, człowieku, to zacznie utrenować po prostu. Ale to jest proste, to jest tylko ileś uderzeń, to jest tylko powtarzalne, do pewnego momentu dojdziemy, tak? To nigdy ta noga nie będzie tam krawata wiązała, ale podanie dokładne, silne, precyzyjne, odpowiednie ustawienie. Na przykład przed 2016 rokiem, jak jechaliśmy do Francji, mówię do Adama Nawałki, Adam, zobacz, jak... Wtedy jakiś tam problem na tej lewej stronie był, pamiętamy. Ja mówię, Adam, zobacz, jak fantastycznie wygląda Jędza. Nie? On mówi, no tak, ale Jędza prawą nogą nic nie umie, tylko prawą nogą. Ja mówię, no, Adam, no da radę. No, no. Mhm. No i dał radę i to dał radę bardzo, bardzo dobrze. Ale według mnie, jeżeli ma się tą słabszą nogę, to przede wszystkim ustawienie się, przede wszystkim czytanie gry, przede wszystkim takie rzeczy, które są dosyć proste. No, ja myślę, że dzisiaj kopnę jeszcze lewą nogą lepiej na dystans, dokładniej niż prawą. To jest taki po prostu to jest powtarzalność, ileś razy uderzyć, tą piłkę trzeba.
trening, trening, jeszcze raz trening. No ja, ta bramka, która tutaj pan mówił z Juskowiakiem, to ja takich dośrodkowych na treningu robiłem, nie wiem, ze 30, zbierałem sobie te piłki, wracałem, zbierałem te piłki, wracałem. No i mogę się pochwalić, że byłem jednym z tych kadrze, który najwięcej asyst miał, tak? Bo również u Engela to Koźmiński nie strzelał, bo w bramku szczelnie nie byłem, ale tych asyst trochę było. Bo też chyba cała twoja kariera to jest tak naprawdę jeden wielki trening. To znaczy, no Bozia ci nie da tego talentu tyle, co dała niektórym innym kolegom z reprezentacji olimpijskiej, ale ty byłeś taki najbardziej chyba zorganizowany w tej swojej karierze właśnie. Znaczy, no tak, no, no i tu patrząc, się nie ma co, patrząc się to na wstydzić, to, nie? Jak oni skakali po klubach, niektórzy twoi koledzy, a jak ty sobie wyrobiłeś pozycję właśnie wówczas najsilniejszej lidze świata, bo chyba tak musimy powiedzieć, no tak i jednocześnie w czasach, gdy ta liga była zamknięta dla Polaków tak naprawdę, no bardzo ciężko było tam grać ze względu na przepisy. Ty sobie wyrobiłeś tam markę i spędziłeś tam około 10 sezonów. Zaraz sprawdzę dokładnie, ile możesz po prostu mi powiedzieć z pamięci. Będzie ci na pewno wiesz co, tak, ja jak grałem w juniorach, w trąbkarzach, to ja na pewno w tej drużynie Hutnika, która była naprawdę dobra, jeżeli chodzi o tę grupę młodzieżową, to ja nie byłem najlepszy, ja byłem tam niezły, tak? Ale osiągnąłem z nich najwięcej. 11 sezonów. Z nich najwięcej. No byłem pracowity, miałem oczywiście jakąś tam podstawę jakości, no bo bez tego się nie da. No i pracą, powtarzalnością, na pewno umiejętnością czytania gry, bo ja przyjechałem tam do Włoch jako taki totalny laik taktyczny. To przecież w ogóle jak na mnie zobaczyli, popatrzyli się, to mówią, ty tylko biegasz, chłopie, gdzie tu piłka do tego wszystkiego, nie? Oprócz coś tam umiem grać w piłkę, ale to... I nagle miałem jednego, drugiego, trzeciego trenera, który, a zobacz to, a zobacz tamto. Ja pamiętam treningi z Zaccheronim, który no, następny trener wielki, który miał i sukcesy w Juventusie, w Milanie, w Interze, w Lazio. I on pokazał mi takie proste rzeczy, jak się zachować, jak się ustawić. Jak dzisiaj czasami patrzę się na chłopaków w reprezentacji, jak się ustawiają do dośrodkowania, jak się ustawiają do przeciwnika, jak go gubią. To tak przypominam, kurczę, jakie ty miałeś szczęście, że kogoś miałeś na takiej swojej drodze, jak ci pokazał alfabet. To jest takie proste. Reca. Mhm. Chłopak, który, przepraszam, ale to jest chłopak, który nie zrobi kariery już większej, dlatego że on kompletnie nie czyta gry, a ma możliwości ku temu. On już jest tyle lat w tych Włoszech, on popełniał takie błędy. A czy to jest najprostsze w nauczeniu się? Czy to jest najtrudniejsze? To jest, nie, ja uważam, że to jest proste. To nie jest trudne, to jest proste, ale trzeba myśleć. Piłka to jest gra dla myślących ludzi. Mhm. To tam przypadku jest mało, coraz mniej jest w przypadku. Ustawienie to jest ustawienie się względem drużyny przeciwnej, względem moich kolegów z drużyny. Gdzie mam się ustawić, co mam przykryć, jak mam się zachować. No i to ja w pewnym momencie byłem wykorzystywany przez Engela jako taka zapchaj dziura, tak? Bo zagra tu. Dlaczego? Nie dlatego, że byłem dobry tu. Po prostu umiałem się odnaleźć w tych sytuacjach. Notabene na końcu zapłaciłem za to wszystko jakąś tam końcową pozycją, no bo Koźmiński grał wszędzie i nigdzie, a zawsze był lewym obrońcą. Ale tak trzeba było. Ale po prostu umiałem tą grę czytać, tak? No, ja się tego we Włoszech nauczyłem. Ja byłem lepszy piłkarsko, nie wiem, 3 razy, 4 razy, w stosunku do tego, co wyjechałem. Byłem ciężka praca. Jak ja przyjechałem na pierwszy obóz po olimpiadzie i pojechaliśmy na wyciąg narciarski. Mówili, na zachodzie, piłką się przecież gra. Nie można iść na nartę, jak się gra w piłkę podobno. Ale można podbiegi robić. Aha. Podbiegi. Okay. No i ubierałem sobie, idziemy pobiegać. No to ubierałem sobie adidasy, takie do biegania. No idziemy pobiegać. A patrzę się, wszyscy nie wychodzą w lankach, albo niektórzy takie sztole ubrali, tak? Patrzę się, górka jakaś. Kurczę, co chodzi, nie? No i normalnie biegłeś pod górkę, tak, no, takie było nachylenie tego, jak biegłeś tą stopą i kolanem dotykałeś tego podłoża, bo takie było. I normalnie bieganie. Nikt się nie pytał, że ty byłeś zmęczony, że ty w jakim turnieju masz biegać, masz jednostkę treningową swoją zrobić. W związku z tym na zachodzie się pracuje. U nas w Polsce następną rzecz, którą musimy zmienić, to jest praca. Jak ja słyszę, że po 5 kolejkach jesteśmy zmęczeni, brakuje świeżości, to mnie szarpie, tak? No bo jak po 5 kolejkach? Musimy podnieść poziom wytrenowania naszego fizycznego do takiego poziomu, jak mają oni. Tam się biega. Barcelona, jak przyjechała z Wisłą Kraków, przegrała w Krakowie, miała rano trening, miała wielką pardubicką. Gonili po 100 metrów na czas. Nikt się nie przejmował, że wieczorem grają. I tak muszą sobie poradzić. No bo mieli pierwszy mecz 4-0 wygrany. To już musieli się nie mogli się nie przejmować. Ale wiem, o co ci chodzi. Natomiast, no dobrze, dobrze. Treningi to jedno. Ostatni piłkarz, o którego chciałem ciebie zapytać, bo chyba że mnie poprawisz. Ostatni z wielkich, z którymi grałeś, czyli Oliver Bierhoff.
Czy też jeszcze kogoś tam wymienisz? No wiesz co, no, z takich wielkich na arenie międzynarodowej to Oliver Bierhoff, grałem jeszcze z Luką Tonim. Okay. Także no, trochę, to też wielka trochę, na samym początku miałem przyjemność grać z Argentyńczykami, którzy byli wicemistrzami świata, Albel Balbo, też takie 90. lata. To no, naprawdę, AS Roma to naprawdę był konkretny piłkarz. Oliver Bierhoff, porównałbym go z Guardiolą, menadżer. Tylko on poszedł w menadżerkę, tak? Taką federacyjną. Menadżer, fantastyczny chłopak, pracowity. Bym go porównał trochę, jak powiedziałeś, opisałeś mnie. Bez talenci, ale dał radę. To też było bez talenci, ale dał radę. Jakbyś go zobaczył, bardziej głową niż nogami. No, on umiał wyeksponować swoje atuty. Ale nie chodzi mi o głowę, czyli że mózg, tylko że po prostu dobrze z bańki strzelał. Tak, no, z bańki strzelał dobrze, naprawdę. On umiał wyeksponować swoje atuty i też długo jakoś tak się nie udawało. Pamiętamy, że on przyszedł do Udinese, przyszedł z Ascoli, z drugoligowego klubu. I tak tam wzięli go, no bo tak, no i nagle pyk, zadziałało. A dlaczego zadziałało? Bo wtedy był Zaccheroni, ustawił go w pewien sposób, zaczął grać na niego i ten się poczuł jak ryba w wodzie. I później to samo powtórzyli w Milanie. Ta słynna bramka, którą Cigę mu dośrodkowywuje, to mogę powiedzieć, tutaj siedzę z ojcem, oglądamy ten mecz i mówię, zobacz, co się teraz zrobi. On lewą nogą wrzuci mu tą piłkę w ten sposób, a ten zrobi taki obieg i tam wyblokują jego kryjącego. I taka była bramka. Mówi, skąd ty to wiesz? Mówię, ja mówię, przecież on to na każdym treningu robił. I nie ma szans, żeby ten kryjący, żeby go dał radę przykryć. No bo jak robi ruch, wpada na blok, no to ten wychodzi. A że miał z rozbiegu i jak się wybijał, no tak zawisnął w powietrzu, to już nic nie zrobiłeś, no to takich bramek strzelił, nie wiem, 30? Takich samych. A najbardziej zmarnowany talent, jaki widziałeś? O, to dużo takich. Ale to on może być też Polak. Nie musi być to. Dla mnie Wojtek Kowalczyk. Wojtek Kowalczyk. No, wielki sentyment do Wojtka, wielki sentyment, bo fantastyczny chłopak, genialny piłkarz, mógł osiągnąć nieprawdopodobnie więcej. No ale... Za mało osiągnął, co mógł, z takich przyziemnych nazwisk. Drugie bym powiedział, ten Marcio Amoroso, bo to był gość, kurde, niesamowity piłkarz. To coś nieprawdopodobnego, tylko no taki wesoły Brazylijczyk. No, czasami warto być wesołym też. Też. Odbieramy telefon, halo. Witam serdecznie. Witam. Tomek, Warszawa. Ja tak tradycyjnie dwa pytania do gościa, jedno pytanie do prowadzącego. To pozwolę sobie może zadać i przejdę na odbiór. Pierwsze pytanie do pana Marka. No teraz mija 20 lat od mundialu w Korei, więc myślę, że warto było poruszyć ten temat. Według pana, na ile niepowołanie Tomka Iwana tutaj miało wpływ na ten końcowy wynik na tym mundialu? Czy miał w ogóle według pana wpływ, czy to jednak było trochę przez media naciągnięte? Drugie pytanie też do pana Marka. Jak pan wspomina ten czas w Górniku Zabrze, gdzie no, wówczas prezesem też był pana ojciec? I na koniec jeszcze pytanie do Stanów. Chciałem zapytać, jaki był tak naprawdę powód zwolnienia, znaczy z rezygnacji Piotrka Dziewickiego z funkcji trenera KTS Weszło, ponieważ no, pojawił się taki bardzo enigmatyczny komunikat, że sprawy osobiste. No, trochę to dziwnie brzmi, tym bardziej, że zaraz drużyna robi awans, a tutaj trener nagle odchodzi, więc coś się tam musiało wydarzyć. Wszystko dzięki. Dzięki. No jak w komunikacie jest to sprawa osobista. Zaczynaj. Nie, no jeśli w komunikacie jest to sprawa osobista, znaczy, że z sprawami osobistymi muszą pozostać. No to dziwne, żebym teraz nagle mówił, wyliczał, o co konkretnie chodzi. No musi, to czasami są jakieś rzeczy, które muszą zostać w tajemnicy. No dobrze, no to teraz ja, tak? Tomek Iwan. Tomek Iwan był bardzo ważną postacią tamtej kadry. To był raz, że to był bardzo dobry piłkarz, dwa, że to był fantastyczny kolega. Ja myślę, że tego typu decyzje bardzo bolesne, no czasami muszą zapaść. To mnie nie dziwi. Dzisiaj z perspektywy lat mnie nie dziwi. Natomiast zrobienie tego tak w ostatniej chwili, zrobienie tego w taki dosyć emocjonalny sposób, to nigdy nie jest dobre. To można było, jak już trzeba było to zrobić, to można to było zrobić inaczej, z większym wyprzedzeniem, bardziej tak dyplomatycznie i na miękko. Pamiętajmy powtórkę tej historii, jak Paweł Janas, tam kilku zawodników
dowiedziało się w telewizji, że nie jedzie takich kluczowych. To są rzeczy nigdy niedobre. To ja myślę, że tutaj trzeba takie bolesne decyzje raz, że podejmować, a dwa, przede wszystkim umotywować. Dlaczego? I zrobić to wcześniej. Tomka zabrakło na boisku i zabrakło go przede wszystkim emocjonalnie z nami. Ja tylko mogę mówić w samych superlatywach o nim jako koledze piłkarzu i później pracowniku PZPN-ie, który się odnalazł w nowej roli bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o temat Górnika Zebrze, to jest temat rzeka. Ja powiem tak, fantastyczne doświadczenie. Zdałem sobie sprawę, czego nie mam, czego nie umiem i czego mi brakuje w tym momencie. W związku z tym dzisiaj moja ocena pewnych zdarzeń, jak tutaj wcześniej kolega pytał o Wisłę Kraków, jest na tyle dogłębniejsza i na tyle bardziej taka trzeźwa, bo ja te doświadczenia mam. Uważam to za bardzo ciekawe 2,5 roku w życiu moim. Uważam je za dobrą naukę. Uważam to za wspaniałe doświadczenia, które mi się przydają dzisiaj. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, a ten Górnik był słaby. No, był w środku tabeli, spokojnie, ekonomicznie wyszedł na prostą, bo miał dosyć duże długi. To są fakty autentyczne i ja się tym raz, że cieszę, dwa, że szczycę. Ale zdałem sobie sprawę, że mnie to przerasta i dlatego grzecznie oddałem zabawkę. Ale przerasta ci w jakim sensie? Przerastało mnie to wtedy w sensie finansowym, tak. Nie, organizacyjnie myślę, że radziliśmy sobie na to, co trzeba było w miarę okej, było wszystko poukładane, takie sprawy sportowe były zrobione na europejski, oczywiście taki podstawowy poziom, a było dużo, dużo gorzej. Natomiast przerastało mnie to ekonomicznie, tak? To ja sobie zdałem sprawę z tego, że Koźmiński nie stać się na Górnika Zabrze, nie stać się na to. Żeby... A dzisiaj stać? Ale dzisiaj nie ma Górnika Zabrze. Ale dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj mam większe doświadczenie, jestem starszy, patrzę na to... Ty już nie chcesz palić pieniędzy w kominku. Ja patrzę na to przez pryzmat doświadczenia, innej wiedzy. No, jestem w innym miejscu życiowym, tak? Mhm. Wtedy to było takie naturalne. Chciałem być dyrektorem sportowym, chciałem się bawić w menadżerkę taką sportową. Zawsze mi to... Chciałeś być Jakubem Błaszczykowskim, grać i jednocześnie zarządzać. Nie. To jest wielki błąd. Ja szybciutko zdałem sobie sprawę, że szatnia nie akceptuje mnie jako już tego kogoś innego. Mhm. Patrzą się na mnie już inaczej. Ja absolutnie... Nie. To Kuba robi źle. Ja się nie obraził. Robi źle. Mówię, że robiłeś podobnie. Trzy miesiące to jest króciutko. Mhm. Zdałem sobie sprawę, powiedziałem albo garnitur, albo spodenki. Nie można mieć i garnituru, i spodenki. Mhm. W związku z tym wszedłem w garnitur, zawsze mi się to podobało. Zacząłem żyć innym życiem. W wieku 32 lat, bo ja skoczyłem bardzo, bardzo wcześnie, nie żałuję, bo głowa już nie była do grania, tylko była do czegoś innego. No i... Najgorzej, jak głowa całe życie jest do grania i wiesz, masz 60 lat, to dalej jest głowa jest tylko do grania. To jest kłopot. Ja myślę, że zdolność ludzi do zamknięcia pewnego rozdziału życiowego jest wielką zdolnością. Zamykam pewne drzwi, muszę otworzyć następne. U mnie to za każdym razem przychodziło. Jeszcze się jedne nie zamknęło, już drugie były otwarte. Także nigdy z tym nie miałem kłopotu, ale sport to jest taki narkotyk. Tego się nigdy nie wyzbędzisz. To, co kojarzę z tamtym Górnikiem Zabrze, to, że jako jeden z niewielu klubów, odkąd pamiętam, nawiązaliście taką faktyczną współpracę z zagranicznym klubem, znacznie wyżej notowanym, to był wtedy Inter Mediolan. Bo później kluby polskie robiły różne podchody, że z tymi będziemy współpracować, z tamtymi. Na koniec się okazywało, że tam nawet nie wiedzą o istnieniu tego klubu. Wiesz, że z tej całej współpracy to zupełnie nic nie ma. A tu rzeczywiście coś zaczęło się dziać i pytanie, czy to nie był model, który mógłby gdzieś się dalej rozwijać, a nagle to zostało przecięte? Znaczy, wiesz co, no Górnik Zabrze jak gdyby pod moimi rządami doszedł do kresu, ja musiałem to zakończyć, zostawiłem to klub w dobrych rękach, miasto na dzień dzisiejszy bardzo dobrze sobie z tym radzi i tutaj jest super. Natomiast jeżeli chodzi o to jest fakt autentyczny, tak? Każdy fakt jest autentyczny. Ja lubię mówić o konkretach, o faktach. Mhm. Myśmy z moimi znajomościami, koneksjami złapali kontakt z Interem, z innymi klubami też, ale akurat tutaj ruszyło. Dali nam zawodników jak gdyby do ogrywania, no bo to na końcu o to chodziło. I myśmy na czym zarabiali? Na tym, po pierwsze, że taki zawodnik nas nic nie kosztował,
a po drugie na różnicach podatkowych we Włoszech płaciło się 50%, w Polsce 19%. No i tam coś zostawało. No i w ten sposób mieliśmy zawodnika za darmo, plus jakaś tam maluteńka górka. Była do tej pory gdzieś w domu, mam kontrakt z Goranem Pandewem, którego nie podpisał Goran Pandew, a podpisał go Inter, tak? Bo Inter go dał do nas. Ja też mam taki z Goranem Pandewem, ja podpisałem, a on nie. On nie, ale nie przyszedł. W każdym razie to zadziałało i ja myślę, że kluby polskie dzisiaj, ja nie wiem, dlaczego nie idą w tym kierunku, tak? No, to ale poczekaj, czyli było bardzo blisko Pandewa w Zabrzu, tak? No tak, no, klub Inter powiedział tak, masz Pandewa i tego Bułgara Markriewa, ale by się goś władował. Tak? Dlaczego myślisz? Tak mi się wydaje, że na dobre. Poszedł do trzeciej ligi wtedy, do trzeciej ligi włoskiej. No i nie przyszedł, nie zdecydował się na to. Wtedy Polska była troszeczkę w innym miejscu niż dzisiaj. No. Dzisiaj zobaczyłby stadion, to by się zdecydował. Byłoby inaczej, no poza tym no, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystko to inaczej wygląda. Także ja uważam, że kluby polskie powinny pójść, jeżeli mogą, tą drogą. Natomiast, żeby tą drogą pójść, to trzeba mieć kontakty. Trzeba mieć kontakty. No nie da się. Dlaczego mi się to udało? Dlatego, że ten ktoś tam, z którym grałem w piłkę, który mnie znał, odebrał telefon i pojechałem do niego, żeśmy pogadali jak człowiek z człowiekiem. Tak? Dzisiaj to pokolenie moje no, w tych klubach rządzi, współrządzi, jest trenerami. No, to jest takie pokolenie. Pytanie, czy u nas takie kontakty mają? No, myślę, że nie za bardzo. Telefonik, halo? Halo, cześć, witam. Cześć. Marcin. Cześć Krzysiek, cześć Marek. Cześć. Słuchaj Marek, ja mam do ciebie takie pytanie a propos właśnie współpracy z Górniku, jeżeli chodziło o akcje, których nigdy nie wyjaśniłeś, o akcje spółki Górnika Zabrze. Że tam miałeś niby 52%, później miałeś niby wpłacić około 1 700 000 złotych do spółki kapitału. Później to zostało jednak niewyjaśnione. Ja chciałbym wiedzieć, bo później się też tym prokuratura trochę interesowała. Ja chciałbym, żebyś się odniósł do tej sprawy, jak ta sprawa została wyjaśniona. Druga kwestia. Stan on też tak nie za bardzo rozwinął tego Górnika. On tylko dwóch z Interu ściągnął, mi się wydaje, na wypożyczeniu piłkarzy wtedy. Więc była to jakoś mimo wszystko współpraca, ale żeby tak aż bardzo angażowała się w to wszystko, w rozwój Górnika, to wydaje mi się, że oczekiwania kibiców wtedy Górnika były o wiele, wiele większe, jak przyszedłeś i tego, co oczekiwali kibice, niż to, co zostawiłeś niestety. No słuchaj, no widzę jakiś tutaj podtekst emocjonalny w twoich pytaniach, więc odpowiem tak. Nie wiem, czy pamiętasz, bo widzę, że przypuszczam, że jesteś kibicem Górnika Zabrze, bo takie dodałeś dosyć dociekliwe pytania. Nie wiem, czy pamiętasz świętej pamięci pana Daszka. Firmę Linodrut. Pamiętasz coś takiego? Tak jest. Tam okay, no to świętej to pamięci właśnie. Pan Daszek na łożu śmierci, bo to tak niestety było, uwierzył w młodego Koźmińskiego i młodemu Koźmińskiemu z Linodrutu przekazał w notariacie w Katowicach, zresztą teraz nie pamiętam gdzie, akcję na okaziciela, bo to taka to była forma. I Koźmiński przez te akcje przez ileś lat posiadał. I na końcu te same akcje tenże Koźmiński przekazał do Mosiru Zabrze, czyli do gminy miejskiej Zabrze, te same papiery. W związku z tym akcje istniały, były i nigdzie nie zniknęły. W związku z tym tutaj proszę nie rzucać jakichś tam dziwnych tych. Jeżeli chodzi o kwestię prokuratury, to też ci odpowiem. Kwestia nie tego dotyczyła, tylko dotyczyła rzekomych została, ten wniosek został wtedy skierowany przez radnego, dzisiaj zacnego posła Borysa Budkę. Został skierowany do prokuratury okręgowej, jeżeli dobrze pamiętam, w Zabrzu. Okręgowa prokuratura na końcu powiedziała, że Górnik Zabrze jeszcze Koźmińskiemu jakieś pieniądze winny, bo tam były pożyczki i te pożyczki tam zostały na koniec. Ale żeby to wszystko zamknąć, bardzo dobrze wspominam okres Górnika Zabrze. W trudnym czasie w Zabrzu, bo jak dobrze pamiętasz, prezydentem wtedy był pan prezydent Gołubowicz, który no, niestety, tak. No niestety źle skończył. I co mu się stało? No tam były sprawy jakieś takie bardzo potężne, kryminalne. Natomiast, czyli do więzienia trafił. Natomiast tak jest.
Natomiast nie ma co ukrywać, nie ma co ukrywać, że mnie to po prostu ekonomicznie przerosło. Nie stać mnie było na to. Spłacaliśmy pewien dług, który był odziedziczony w sposób cykliczny, ratalny. No i doszliśmy do jakiegoś tam, do jakiejś oceny wewnątrz rodziny, że to dalej nie ma przyszłości. Zostawiliśmy to z punktu widzenia ekonomicznego i sportowego na lepszym poziomie niż to dostaliśmy. W związku z tym... No tak, zgadzam się, było na lepszym poziomie, ale oczekiwane było... Ale oczekiwania, ja rozumiem oczekiwania, natomiast trzeba popatrzeć po realia. No, jakie realia były, czy przez następne lata Górnik Zabrze zdobył Mistrzostwo Polski? No nie zdobył. No. Ja się poddam pod krytykę, natomiast nie poddam się pod takie stwierdzenie, że oczekiwaliśmy więcej. Każdy może powiedzieć, oczekuję więcej. Tyle mogłem dać, nie wstydzę się tego. Wszystko zostało posprawdzane na 10. stronę, zostało zrobione legalnie, czysto. Jeszcze raz powtórzę, wspaniałe 2,5 roku w Górniku Zabrze, gdzie udało mi się do tego Górnika Zabrze natchnąć taką werwą pracy kilka dobrych osób, które później zrobiły jakąś karierę również w polskim futbolu, jakby Wernera Liczkę, który przyszedł za naprawdę nieduże pieniądze i pomógł nam pójść do przodu. Natomiast ja nie jestem cudotwórcą, nie byłem cudotwórcą. Przyznaję się do pewnych błędów, które popełniłem. Umiem się uderzyć w pierś, natomiast to, co jest dobre, no to tego będę bronił. A życzę Górnikowi jak najlepiej i za każdym razem, jak patrzę na tabelę i czy na wyniki, to patrzę na Wisłę i na Górnika. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Czat domaga się twojego zdania na temat Tomasza Hajty. A Tomasza Hajty? Tak. Już cały czas piszą, stanow, wrzuć Hajtę Markowi na grilla i tak dalej. Słuchaj, no Tomek, po pierwsze, Tomek jest hardym facetem. To jest facet, który dużo w sporcie osiągnął ze względu na charakter. Ja pamiętam jego początki w Hutniku Krakowie, jak przyszedł taki nieokiełzany góral, młody góral z Makowa Podhalańskiego, przyjechał do Hutnika, zaczął tam z nami trenować, ale widać było umiejętności słabe, ale wielki charakter, wielka wola walki, wielka wola do pracy i on tym zrobił karierę. Więc jak oceniamy Tomka piłkarsko, to absolutnie mogę ocenić go tylko i wyłącznie pozytywnie. Jeżeli oceniamy Tomka jako kolegę z reprezentacji, absolutnie możemy go ocenić pozytywnie. Jeżeli oceniamy Tomka jako mojego dzisiejszego kolegę, mówię, że się w życiu zatracił. Tak? On się w życiu zatracił, zaczął szukać jakichś sensacji, zaczął szukać nie wiadomo czego. Historie o nim krążą różne, nie będę tutaj tego powielał. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że to jest człowiek, który jest wartościowy, tylko trzeba umiejętnie nim zagospodarować, bo gdzie idzie, to pali za sobą mosty. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Być może idzie na wydrę tak zwaną. A dlaczego on cię aktualnie tak nie cierpi? Wiesz co, ja nie wiem, dlaczego mnie nie cierpi, bo nie mieliśmy żadnych stosunków popiłkarskich. Natomiast Kośmiński nie dał się nigdy wciągnąć w jakieś dziwne jego tam prośby, żeby to tak nazwać. Jakie? Wiesz co, ja dużo wiem, więc nie będę się tą wiedzą dzielił. No, nie możesz przyjść do programu i nic nie powiedzieć. Nie, wiesz co, nie takich rzeczy nie wolno okay. mówić. Nie wolno mówić. No. Ale jakbyś się teraz z nim spotkał, to byście sobie podali oczywiście. Rękę i wyściskali się serdecznie? Ale rzeczywiście, zawsze. Tak? Zawsze. Ja do niego mam ogromny szacunek. Mhm. Ja do niego, ja nie mam z nim problemu żadnego. Bo on do ciebie mniejszy chyba ma. Wiesz co, ja ci powiem tak, nie wiem dlaczego, ale dużo moich kolegów mi zazdrości. Tylko nie wiem czego. Mhm. Ja nie byłem od nich lepszy. Być może byłem później mądrzejszy. Ale no, dlaczego mi zazdroszczą? Może tego zazdroszczą właśnie. No ale to ja im czego nie zabrałem, tak? Ja nie miałem żadnego negatywnego wpływu na jednego czy drugiego. Miałem wręcz pozytywny na kilku. Też nie będę się tym chwalił, tak? Bo to nie o to chodzi. Może po prostu nie umiesz się dzielić. Ale czym? Pieniędzmi. Wiesz co, no, ja nie zarobiłem pieniędzy dzięki jednemu czy drugiemu koledze, tylko zarobiłem dzięki swojej pracy. W związku z tym ja się dzielę, nie wiem, z rodziną. Nie za bardzo wiem, co powiedzieć, nie? Natomiast jeszcze raz mówię, no Tomek jest naprawdę fajnym człowiekiem, tylko się zatracił w życiu, nie? Pytanie, czy się da radę z tego wszystkiego odkręcić? No, nie wiem, no, to już trwa długo. I pali mosty za sobą. No... Jeszcze nie wiem, czy jakieś mu zostały.
do mnie zawsze może zadzwonić, nie dzwoni. No dobrze, piękna deklaracja, Tomku. Zawsze do Marka możesz zadzwonić. Tylko wtedy odbierz, a nie, że wiesz, nie, o Jezu, znowu on dzwoni. Nie. Wiesz co, ja mam zwyczaj, jak nie odbiorę, to dzwonię. Nie. To nie jest tak, że nawet odzwaniam do tych numerów, których nie znam. O, to ja tak nie robię. No dobrze. Jak widzicie, kochani z czatu, widzowie, czytam o to, czego chcecie i jakie pytanie chcecie zadać. Widzę też te pytania o selekcjonerów, z którymi Marek współpracował. Zaraz je zadam, ale najpierw telefon. Halo, cześć, witam was, panowie. Cześć. Remik z Zabrza z tej strony. I ponownie temat Górnika chciałem poruszyć. Panie Marku, takie pytanie. Ja się ogólnie chciałem, że tak powiem, ucieszyłem się, mając te 20 parę lat wtedy, jak pan do Górnika przyszedł, było wszystko fajnie, pięknie i tak jak tam przedmówca mówił, były wielkie nadzieje. Natomiast no, rozumiem jakby pana tutaj wyjaśnienia odnośnie tego, że no było jak było. Wiemy, jak teraz jest w Zabrzu. A wiemy, że nie wszystko jest tak, jak powinno być, tak jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast chciałbym, żeby pan powiedział, nie wiem, jak to się stało, że pan w ogóle do Górnika trafił. Jak pana ojciec trafił jako prezes wtedy, w tamtych czasach. I nie zajmuję już i nie dziękuję pięknie za odpowiedź. Historia jest prozaiczna i prosta. Świętej pamięci pan Daszek, który był prezesem Linodrutu, był we Włoszech. On był wielkim kibicem futbolu. Przyjechał do Włoch na jakiś tam mecz, bodajże jeszcze półtorej roku wcześniej. Myśmy się poznali, no i tak jakaś taka nawiązała się nutka takiej sympatii osobistej. Ja nawet do końca nie kojarzyłem co, gdzie, jak. No i później gdzieś zadzwonił, zapytał się, czy mogę, mogę mu dać numer do mojego ojca, bo on by potrzebował ojca na prezesa. No, proza życia. Także tak się to wszystko zaczęło. Później tata był z zawodu prezesem. Tata był z zawodu prezesem, tak jest. I ja wtedy pojechałem na nieudane pół roku do Grecji, no to tam w stosunku do poukładanych Włoch, to tam była jedna wielka maniana i zdecydowałem, że rodzina ma wracać do Polski. I akurat to się zbiegło wszystko w czasie i w ciągu 2 tygodni stało się, że wrócił Koźmiński do Polski i stał się właścicielem Górnika, bo pan Daszek niestety był w bardzo, bardzo złym stanie zdrowotnym i znalazł w jego odczuciu osobę, która może godnie to dalej pociągnąć. W trudnych czasach, bo pamiętałem, że to jest 2003 rok. No naprawdę były trudne czasy. Pamiętam, jak przyjechałem, już nie pamiętałem, że się na Hasioku kiedyś grało, a tam drużyna pierwsza trenowała na Hasioku i jak szatnie wyglądały. No ale cóż, trzeba było zakasać rękawy i poszło, tak? Pamiętam bardzo, bardzo fajne, bardzo taką charakterną szatnię z Michałem Probierzem, z Piotrkiem Lechem. No i tak się zaczęło. Wciągnęło mnie to 2,5 roku, bardzo ciekawe. No ale trzeba powiedzieć dość. Ja umiem przegrywać, tak? Nie nazywam tego porażką na całej linii, natomiast gdzieś w jakimś tam w szerszym kontekście, no trzeba to zapisać jako projekt, który nie został dokończony, ale oddany w odpowiednim momencie, żeby ten, który przyjdzie, nie mógł powiedzieć, że wszedłem w bagno, tak? Bo tak nie było. Nigdy takiej sytuacji nie było, że pojawiłyby się jakieś takie zarzuty, informacje, że to, co zostawili Koźmińscy, to było dziadostwo. Bo tak nie było. Wspomniany twój tata Zbigniew Koźmiński jest osobą niezwykle barwną. No, jego wypowiedzi to zawsze były wypowiedzi uszczypliwe, w punkt, ale mam wrażenie, że wy nigdy do końca nie nadawaliście na tych samych falach. To znaczy, jak czytałem wypowiedzi jednego i czytałem drugiego, to nie powiedziałbym, że oni mogą zawiązać koalicję jakąkolwiek. Pomyślałbym, że to są osoby o zupełnie innym spojrzeniu w zasadzie na wszystko. Nie, na wszystko nie. Natomiast tak, jesteśmy pryncypialnie różni. Różnimy się z wieloma rzeczami, co jest czasami bardzo naturalne i normalne. Ale to nie przeszkadza nam żyć w bardzo dobrej komitywie. On trochę taki beton. Wiesz co? Leśny dziadek. Troszeczkę tak, ale tamten okres trochę taki betonowaty był, tak? Ale... No właśnie przez takich ludzi jak Zbigniew Koźmiński.
Co, no, ale to też był taki okres. Naprawdę, no, ja nie chcę tutaj, wiadomo, że nie, będę bronił swojego ojca, ale to był trochę inny okres. Ja żyłem na styku tych dwóch epok, bo to były epoki, tych dwóch kompletnie różnych profesjonalizmów w polskiej piłce, bo to na zachodzie już to całkowicie inaczej wyglądało. W związku z tym, no, mogę coś powiedzieć. Mogę powiedzieć, jak było, jak jest. Nie mogę powiedzieć, jak będzie, bo tego nikt nie wie. Ale moje doświadczenie jest duże. I ojciec, no, miał trochę takie myślenie, a za tego czy za tamtego to było tak. No, przyszedł mój okres, moje czasy ze Zbigniewem Bońkiem, no to były czasy kompletnie inne. Na początku szczególnie były pewne tarcia. Ja go prosiłem, słuchaj, no daj, wyluzuj, bo robisz mi kłopot tylko z pewnymi wypowiedziami. No, długi okres czasu musiał upłynąć, aż zrozumiał, że to nie jest dla mnie osobiście korzystne. No ale nie, no okej, ja to przyjmuję jako jego syn, jako normalną taką rzecz, którą każdy musi się zmierzyć. Nigdy się nie kłóciliśmy niemerytorycznie. Zawsze ta kłótnia była merytoryczna, ale zawsze w kuluarach, nigdy na zewnątrz, no bo to też jest kultura. Mhm. Telefon, halo. Halo. Cześć, cześć. Witam. No, śmiało, zadawaj pytanie. Ja mam pytanie do pana Marka. Panie Marku, co pan sądzi o zgrupowaniach zagranicznych ekstraklasowych drużyn? Znaczy, ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o okres zimowy, no to ja to absolutnie rozumiem, tak? No bo u nas w zimie, no to jest jeszcze zima. Wyjazd do Turcji, do Hiszpanii czy do takich miejsc, gdzie mamy 10-15 stopni, w miarę zielone boisko, jest absolutnie normalne i w ogóle tutaj uważam, że to jest taka rzecz, która na stałe się wpisała w nasz kalendarz i ona na stałe pozostanie. Nasza infrastruktura się bardzo, bardzo poprawiła, ale żeby pojechać na zgrupowanie takie przedsezonowe gdzieś w Polskę przy naszym klimacie, no to myślę, że byśmy dużo ryzykowali. No tak, ale w zimę większość piłkarzy, jak wyjeżdża na te zgrupowania, później wracają, grają pierwszy, drugi mecz i później narzekają, że tam były inne warunki, tu są inne. Trochę to brzmi jakby, nie wiem, ktoś, kto pływa, przygotowywał się, wspinając się w górach. Nie, ja myślę, że nie. Tutaj jakie są inne warunki? No, płyty są prawie takie same, no może tam będzie bardziej, tam może być twardsza troszeczkę, no to taka może być różnica, ale już dzisiaj te płyty są naprawdę na takim wysokim poziomie, że nie ma czegoś takiego, że na jednej trenujemy na betonie, na betonie w sensie, że twarda płyta, a jedziemy na jakieś tam inne boisko, gdzie mamy bardzo miękką. No to są rzeczy, które bardzo oddziaływują na grę, na nogi, na poruszanie się, ale tych sytuacji już nie ma na najwyższym poziomie. Oczywiście. Mamy bardzo dobre boiska sztuczne, mamy boiska kryte. Ja myślę, że w Polsce, jeżeli dzisiaj ktoś narzeka na infrastrukturę treningową w ekstraklasie i stadionową, no to jest bluźniercą. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pytanie na czacie. Mam jakieś przeczucie, że za tym pytaniem może się kryć jakaś historyjka. Jak pan wspomina świętowanie awansu z Hutnikiem Kraków? Pozdrowienia od Marka Urbańskiego. O, Marek Urbański. Jeżeli to jest ten Marek Urbański, tak? Pytanie zadał Adrian Urbański, więc zakładam, że być może sam. Aha, no, Marek Urbański to był kolega z juniorów, trampkarzy. To był taki chłopak właśnie, który, jeżeli mówimy o tym Marku Urbańskim, tak? Mhm. To był taki chłopak, który no był dobry, ale no pozostał, jak to się mówi, w blokach startowych. No, nie było jakichś szaleństwa. Ja domyślam, że w tamtym czasie, w latach końcówka lat 80., początek lat 90., to był czas alkoholu w piłce. Ja nigdy jakiś trunkowy wybitnie nie byłem, w związku z tym na kacu nie przyszedłem na trening, ale że piwko się wypiło po meczu jedno, drugie, no to było normalne, więc nie mam jakichś takich historii, które by tutaj rozpaliły słuchaczy czy opinię publiczną, co tam się działo. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce zrobić coś w sporcie, to musi robić to w sposób wyważony. Oczywiście jest czas na zabawę, tak? Ale tego czasu jest mało w sezonie, to są. Dzisiaj to już w ogóle to nie istnieje, tak? Mhm. Wtedy to kiedyś jeszcze tego alkoholu było więcej. W ogóle ja przeszedłem przez takie trzy epoki, tak? Epokę alkoholu, później była epoka różnych gier hazardowych, kart, hazardów i tak dalej. A dzisiaj jest epoka taka dziwna, taka epoka wax, epoka emancypowania jakimś luksusem, jakimiś pieniędzmi, których nie mamy, tak? Mhm. Instagramami, tymi face'ami, tak? No dlaczego nie można
narzucić fejsa, na fejsa czy na instamka, jak to mówią młodzi, fajnego zdjęcia z treningu, tylko musi być zdjęcie bardzo ładnej dziewczyny, fantastycznie ubranej przed samolotem prywatnym. No ludzie, no zejdźmy trochę na ziemię. No, no ja bym chciał zobaczyć na treningu, gdzieś przy dzieciakach, idę na boisko, a nie, mnie to w ogóle, mnie to denerwuje, mnie to po prostu śmieszy. Śmieszy, jak widzimy nie naszych... Nie lubisz epatować bogactwem? Nie. Wiesz co, ja wychodzę z tego założenia, że ci, co mają, to mają. Nie muszą tego pokazywać. A tym bardziej najwyższy standard luksusu, jaki jest samolot prywatny. No to po co takie zdjęcie? To dla mnie to jest śmieszne. Co, chce się ktoś dowartościować? Po co? Robert Lewandowski to jest Robert Lewandowski, ale inni, no nie, no dajmy spokój, no. Przy samolocie, który ktoś inny wydają i po prostu ich wpuszcza na pokład. Nie, tylko widzę te zdjęcia, tak? Bo patrzę się, oglądam, śledzę. A ja sobie zrobię, jak ktoś mnie zaprosi do samolotu prywatnego, to sobie zrobię. Ale poza tym, to są takie rzeczy, które no, dla mnie to jest puste, no to jest puste. No, no. Ja trochę jestem pusty. Nieważne. Nie wierzę. Marek, dobrze, że sam poniekąd rozpocząłeś ten segment rozmowy, bo też chciałem porozmawiać z tobą o biznesie, o pieniądzach, o życiu po życiu. Bo ty jesteś takim piłkarzem, który niejako pokazał, że się da. Jako jeden z niewielu. Bo większość piłkarzy, powiedzmy sobie szczerze, mało ma pomysłu na to, co robić w momencie, gdy zgasną Jupitery. Pytanie, czy taki pomysł w ogóle można mieć, czy to się po prostu pewnego dnia niektórym przytrafia, że mają wokół siebie ludzi, którzy ich lepiej kierują we właściwe ścieżki, zmierzają wraz z nimi, nie wiem, właściwa rodzina, właściwi przyjaciele, którzy jakieś furtki otwierają, czy też to samemu trzeba sobie w głowie przepracować i znaleźć właśnie ten pomysł na siebie? Myślę, że wszystko razem, wiesz, wszystko razem. To nie można powiedzieć tak, o, masz fajnego przyjaciela, który od ciebie zadba, tak? To tak nie działa. Ja myślę, że po pierwsze fundamentem jest stabilizacja. Jedną z części ważnych stabilizacji jest rodzina. Piłkarze to jest taki fragment grup społecznych, który bardzo często wcześniej się żeni, tak? Wcześniej zakłada rodzinę ze względu na styl życia, ze względu na to, jak to wszystko przebiega. Szybko dorastają, szybko stają się dorośli, bo to się dzieje. Szybko osiągają sukces, szybko osiągają pieniądze. No i jak to się wszystko tak dzieje, no to się pojawiają koledzy. Ale koledzy jacy? Kiedyś to byli koledzy do alkoholu, postaw coś, no to najwyżej postawił 3 flaszki i stracił za 3 flaszki, tak? A później się pojawili koledzy, a wiesz, ja ci pomogę zainwestować, pomogę ci zarabiać pieniądze, zarobiłeś tyle, a ja ci zrobię jeszcze tyle, tak? 99% takich przypadków to jest tragedia. To jest tragedia. Myślę, że na swoim przykładzie, że dorastamy do takiego momentu, to nigdy nie jest 22 lata, 23, to jest troszeczkę później. U mnie to się wydarzyło gdzieś 25, 26, że mówisz tak, no już jest jakiś moment, gdzie już zaczynasz myśleć, co będzie kiedyś. I widzisz tą metę, czy ta meta będzie za 6 lat, czy za 8, czy za 10, ona będzie. Zasmakowałeś dobrego życia, bo to życie jest dobre, zasmakowałeś luksusu, zasmakowałeś pieniędzy, no to mówisz, no zawsze tak ma być, tak? Ale żeby zawsze tak było, no to ta kubka zawsze musi taka być. No i wtedy rodzą się pomysły. Co zrobić, żeby ta kubka cały czas taka była? Jeżeli te pomysły są racjonalne i one są w moim odczuciu wyważone, to mamy szansę, że taki delikwent, jak skończy grać w piłkę, grał dobrze, to on na tej kubce znajdzie tyle, że będzie miał prawie takie życie, prawie, bo nigdy nie będziemy takiego z tego, prawie. I tu już jesteśmy na dobrym poziomie, że ktoś będzie wydawał 100 tysięcy miesięcznie. Ja mówię, no, czas jest poziom reprezentacyjny, tak? Zostawmy Roberta z boku. Wydawał 100 tysięcy złotych miesięcznie, to będzie wydawał 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jak ktoś zarabia 2 miliony euro, no to jak zarabia tych 2 miliony euro przez 8 lat, no to jest 16, wyda z tego 30%, no to są potężne pieniądze, tak? W związku z tym ja uważam, że my, tak powiem górnolotnie, my jako sportowcy mamy święty obowiązek, żeby za ciężką pracę, za poświęcenie siebie w tym najpiękniejszym okresie życia, bo my się poświęcamy. Wszyscy to widzą, fantastyczny mecz, widzą stadiony, ale ta ciężka orka na Ogorze, ten trening, to nikt tego nie widzi, tak? Ile razy, kurczę, już mam dość, już nie to, już nie tamto, ile razy to samo powtórzenie. No to jest ciężka praca. My mamy obowiązek z tego korzystać przez całe życie, bo myśmy tak ciężko pracowali. A tutaj się właśnie rodzi takie myślenie, no jak ja zarabiam tyle dzisiaj, no to zawsze będę zarabiał. Nie, nie. Skończy się dzień, w którym zejdziesz ze stadionu,
przyjdzie do ciebie jeszcze jakiś dzieciak przez rok, przez dwa, przez trzy podpisać fotkę czy podpisać koszulkę. Później już nikt nie będzie. Nikt do ciebie nie zadzwoni, nikt ci nie pomoże. Musisz sam o siebie zadbać. Czyli my jesteśmy sami kowalami swojego losu. Nikt nam nic złego nie zrobi, jeżeli tego kogoś nie dopuścimy. I ja uważam, że ja w ogóle zacząłem pieniądze, które zarobiłem, zacząłem wkładać w najprostszy biznes, jaki jest, czyli nieruchomości. Mhm. Kupiłem jedną rzecz, kupiłem drugą, kupiłem trzecią, kupiłem czwartą. Nie wymyśliłem żadnego prochu, nie stworzyłem niczego w momencie, jak grałem, w momencie, jak się bawiłem w górnika. W dalszym ciągu tego nie stworzyłem. Dopiero jak skończył się górnik, te pieniądze, które miałem gdzieś tam polokowane, zacząłem się na poważnie tym wszystkim zajmować i zaczęło się moje drugie życie, bo do momentu górnika Zabrze, to tam już miałem dużo odłożonych tych pieniędzy, ale to nie był mój zawód jeszcze. Od momentu 2005 roku to zaczął się mój zawód i to jest całkowicie oderwane od sportu, bo sport mi dał kapitał, część kapitału, a później sobie to w jakiś sposób tam zbudowałem. W związku z tym ja nie jestem dobrym przykładem, żeby powiedzieć, o tak powinno być, no bo ja... Dlaczego nie? No właśnie nie, bo ja zrobiłem krok dalej, tak? Ja poszedłem trochę w zawodowe działanie na tym polu, a większość nas tego nie umie, tak? To ja mogę powiedzieć, że jestem niezły w tym wszystkim. Trochę się trzeba pochwalić, tak? Nauczyli mnie, chwal się. Mhm. To jest pierwsza nasza przywara, że my nie mówimy, że jest dobrze, że jest fantastycznie. No w kompanii właśnie nie chciałeś się chwalić. Wiesz co, pamiętam artykuł Piotra Nisztora, to wyszło na to, że ty w sumie jesteś bidok. Ale co, mogłeś się wtedy pochwalić, ale miałem odwagę, wiesz co, nie, to jakbym powiedział, to i tak by nie zostało przekazane, to nieważne, ale miałem odwagę 56 pytań odpowiedzieć. Mhm. Miałem odwagę, bo ciężko mi było odpowiadać za kuriozalne rzeczy odnośnie mojego teścia i jak, co ja tutaj nie nawyprawiałem, ale miałem odwagę to odpowiedzieć i co więcej, trudny redaktor Piotr Nisztor później przyznał gdzieś tam, coś mi tam powiedział publicznie, że ten Koźmiński, przepraszam za wyrażenie, miał jaja, że, mhm. że jednak się nie uciekł od tego. Ale wróćmy do piłki, do pieniędzy w piłce. W piłce były zawsze pieniądze, są coraz większe i jak zobaczysz tych wielkich, to każdy z nich głupi nie jest. Każdy z nich te pieniądze gdzieś tam lokuje, gdzieś tam wkłada. W związku z tym inteligencja piłkarska na boisku, inteligencja człowieka przekłada się też na jego inteligencję poza tym boiskiem. I powiedziałem o takich trzech okresach, w których ja funkcjonowałem. Alkohol, w sensie okresu w sporcie, później gry. I to był okres, gdzie niestety to jest moje pokolenie, gdzie dużo potraciło wszystko. I to jest to bardzo przykre, bo to były gry, które się stały pętlą u nogi, a czasami u szyi. A później się pojawił ten taki inny świat dzisiejszej reprezentacji, który wydaje mi się, że jest równie niebezpieczny, no bo jeżeli trafimy na złą partnerkę, to różnie z tym wszystkim może być. Mhm. Zarabianie pieniędzy, kupienie 3-4 torebek za 20 tysięcy euro, no to wydaje mi się, no bo tamta też ma, no to trzeba umieć powiedzieć nie. Jedna, nawet nie jedna, bo mnie na to nie stać, bo nie zarabiam 500 tysięcy euro miesięcznie, nie? To właśnie chyba o to chodzi, że oni wychodzą z założenia, że stać ich na to, aby spuścić w kiblu 20 tysięcy euro. Wiesz co, rozumiem, bo kobieta, torebka to jest coś, ja czasami też z żoną mam dyskusję, po co ci następna, tak? Ale jest limit, tak? Ja uważam, że wszystko jest odniesione do tego, co masz stabilnie, w jakiś sposób cyklicznie. Jeżeli masz 100, to możesz wydać, nie wiem, 20, 30, 40. Jak masz 100, to nie wydawaj 100. To jest moje motto, tak? Okej, ktoś może powiedzieć, ja chcę żyć pełną piersią. Tak, tylko będziesz tą pełną piersią żyć do 35, 40 roku życia, a później będzie dramat. Historia mojego pokolenia wcześniejszego, pojawiają się czasami takie artykuły, bardzo smutne, tak? Że ktoś nie ma na to, ktoś nie ma na tamto, że po prostu żyją naprawdę, ja widziałem, bo PZPN pomagał niektórym starszym piłkarzom, ale to były inne czasy, oni nie zarobili. Oni po prostu mieli tego pecha, żyli w tamtym okresie, ale już moje pokolenie zarobiło. Moje pokolenie według mnie zarobiło jeszcze większe pieniądze niż pokolenie dzisiejsze, dlatego że myśmy żyli, ja jechałem w 92 roku do Włoch, to ja za roczną pensję ja sobie kupiłem 12 mieszkań. Za roczną, i to nie, że wydałem wszystko. Ale ty tam 10 lat grałeś, to masz 120.
Ja dobrze liczę. Ale słuchaj, ale to tak, taka była przebitka. Takie było, i za jeden, ale ja pojechałem tam na wypożyczenie. Miałem pierwszy kontakt miałem na rok w Udinese. Moi rodzice mówią tak, słuchaj, wirtuoz nie jesteś, a jak cię stamtąd zawiną do domu z powrotem, to przynajmniej coś mieli. No ja bym wrócił z mega majątkiem w tamtym okresie, w 93 roku, 22-latek. I żyłem bardzo dobrze. No ale później już było trochę lepiej, już następny kontakt, już wszystko inaczej wszystko poszło. Ja uważam, że sport ogólnie to nie jest tylko piłka nożna i to nie jest tylko problem Polski. NBA, NHL, bokserzy, ogromne pieniądze. Później, 10 lat później, 15 lat później, co się dzieje? Większość, nie wszyscy, większość nie ma nic. Stacza się, wydawały ogromne pieniądze, pojawili się właśnie tacy koledzy, czy złe towarzyszki, które wyssały z nich te pieniądze i to jest szumowina, która się wokół tego wszystkiego kręci. Nie wszyscy, ale dużo takich ludzi jest. To jest bardzo ciekawy wątek, będziemy go jeszcze kontynuować. Teraz przerwa na trochę inny wątek, bo na telefon. Halo. Dzień dobry panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz z Warszawy, witam panów bardzo serdecznie. Nie oglądam transmisji od początku, więc jeżeli się okaże, że któreś z moich pytań już było, to po prostu grzecznie powiedzcie, że poprosimy o następne pytanie. Panie Marku, czy pan czuje się zaskoczony, że opinia publiczna, chociaż oczywiście nie robi jej takich badań, ale tak ja tą sytuację odbieram, uznawała pana za kandydata, nazwijmy to, namaszczonego przez poprzedniego prezesa Zbigniewa Bońka? To znaczy, czy mnie opinia publiczna za tego kandydata uznawała? No to było naturalne, to było normalne. Natomiast Zbigniew Bojek nigdy... Ale czy pan się z tym zgadza? O to mi chodzi. I czy pana to dziwi, że opinia tak uznała? Wie pan co, no ja pracowałem 9 lat ze Zbigniewem Bońkiem, no to i nigdy się nie wypowiem na tej zasadzie, że tych lat, nie wiem, żałuję, że były niedobre, bo tak nie było. Natomiast Zbigniew Boń, jak dobrze pamiętam, nigdy nie powiedział i nie wyszedł na mównicę, Koźmiński to jest ten. Nigdy nie namaścił Koźmińskiego, w związku z tym przylgnęła do mnie taka łatka betonu bońkowego. Chciałbym być betonem takim jak ten. Następne pytanie. Okay. Czyli jeżeli rozumiem, jakby nie dziwi pana to, że opinia publiczna jakby uznała, że był pan jakby kandydatem, nazwijmy to w cudzysłowie. Nie dziwi mnie, natomiast nie byłem, no bo Zbigniew Boniek nigdy publicznie nie powiedział, że Koźmiński to jest ten, którego on uważa za tego najlepszego, tak? Okej, dzięki za odpowiedź. To w takim razie chciałbym zapytać o taką jeszcze jedną rzecz, aczkolwiek absolutnie nie chciałbym, żeby to pytanie zostało odebrane jako jakikolwiek atak w któregoś z panów, jakby pytam zupełnie serio. Bo jak był tutaj Zbigniew Boniek i rozmawiał z Krzysztofem, to Krzysztof zadał pytanie o to, tak mi się przynajmniej wydaje, że to był Krzysztof Stanacki. Czy jest coś za kadencji prezesa Zbigniewa Bońka, którą zrobił źle? Jakby pan Boniek ma taką tendencję, że trochę brakuje mu czasami pokory i nie był w stanie powiedzieć, że za swojej prezesury można było coś zrobić lepiej, a ponieważ pan był jednym z najbliższych współpracowników tamtego zarządu, który ja osobiście oceniam, że dobrą robotę zrobił, ale chciałbym zapytać pana, co jakby przez ten czas waszej wspólnej pracy można było zrobić lepiej? Znaczy, oczywiście, że z perspektywy czasu łatwiej się ustosunkować do takiego pytania i powiedzieć tak, można było zrobić A, B, C, D lepiej, no bo mamy już historię znamy, wiemy, co się wydarzyło. Ale taką pierwszą, najważniejszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, no to jest Paulo Sousa. To jest Paulo Sousa, bo ja nie ukrywałem, że byłem wielce zaskoczony odbierając telefon, bo byłem wtedy na wakacjach, bo to był styczeń, odbierając telefon o czasu europejskiego, bo byłem poza Europą, o 8 rano, jak Boniek do mnie dzwoni, mówi, o kurczę, coś się wydarzyło. On mówi, podziękowałem Jurkowi Brzęczkowi, wziąłem Paulo Sousę. A dlaczego to mówię? Dlatego, że to zrobił sam, nikogo nie informując, nawet nie informując no, jednego z najbardziej zaufanych ludzi. Miał do tego prawo, natomiast z perspektywy czasu to był nie błąd, tylko to był wielbłąd. Bo tak się pomylić na człowieku, to ja nie pamiętam. Boniek miał dryk. On umiał ludzi wybrać, on wiedział, kto komu się przyda. A tak się pomylić, to...
to naprawdę to jest nieprawdopodobne. Więc to jest coś, co coś rzutowało na tą końcówkę w sposób taki bardzo, bardzo dobitny. Jest wiele rzeczy, które można było poprawić, ale to są takie, takie niuanse, no to myślę, że tutaj nie miejsce, nie czas na to. Ale to jest taki wielbłąd, który popełnił Zbigniew Boniek, bo to była jego decyzja. No, ja powiem szczerze, że w pewnym momencie też się dałem zwieść czarowi, czarusia. Siwy Bajeran. Siwemu Bajerantowi, tak. No i to był Bajerant nieprawdopodobny. Myślę, że jakby to dobrze, że miałbym okazję się do tego ustosunkować i jakby zobaczyć takie stanowisko, na które odwagi zabrakło w mojej ocenie Zbigniewowi Bajerantowi. Ja panu powiem jeszcze, że my z prezesem nie raz mieliśmy czasami w pewnych kwestiach odmienne zdanie, natomiast na zewnątrz, skoro mamy szefa jednego, no to trzymamy pewną linię. Ja jeszcze raz powtórzę, bardzo dobrze sobie te 9 lat wspominam, fantastyczna praca, a to jest normalne, że w pracy czasami można mieć odmienne zdanie, natomiast na zewnątrz mówimy jednym głosem, bo to jak jesteś w drużynie, to tak musi być. No, oczywiście mnie to nie dziwi. Jakby chciałem tylko dać panu szansę do stosunkowania się do tego i jakby wykazał pan się pewnego rodzaju pokorą i odwagą, której w mojej ocenie zabrakło Zbigniewowi Bajkowi. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam panu serdecznie. Dobrego wieczoru. Dzięki. Co chwilę macie na dole taką belkę, gdzie przypominamy, że trwa przedsprzedaż książki Pawła Zarzecznego i ten licznik naprawdę już zaczyna szybko bić, to znaczy jeszcze tylko przez kilka dni można te książki zamawiać, bo one będą drukowane tylko dla tych osób, które złożą zamówienie. To nie będzie tak, że wydrukujemy ich więcej. Już mamy to przećwiczone z moimi książkami. Kiedyś tak już robiliśmy, więc jeśli ktoś chce zakupić te dwie książki Pawła Zarzecznego, to jest to bardzo dobry moment na to, bo później po prostu nie będzie to możliwe. I nie piszcie do nas za 2 miesiące, czy jeszcze można, bo już nie będzie można. Tak samo jak jest to ostatni moment, jeszcze kilka dni, żeby zamówić kwartalnik sportowy. 300 stron magazynu o sporcie tworzonego przez najlepsze pióra w Polsce. Pierwszy numer, mam nadzieję, że nie ostatni. Dużo pracy kosztuje ten numer. Bardzo wielu znakomitych autorów, między innymi Jonathan Wilson, światowej sławy pisarz, przygotowuje dla nas tekst o reprezentacji Argentyny. Tam naprawdę też będzie co poczytać, więc też na stronie kiosk.kanałsportowy.pl można już jeszcze, w zasadzie, a nie już zamawiać. Spieszcie się, żeby później nie było za późno. Wracam do tego wątku biznesowego. Marek, powiedz, kim ty dzisiaj właściwie jesteś? Bo w czasie kampanii wyborczej no, było wokół tego troszeczkę zamieszania, tak? Twoje otoczenie przedstawiało cię jako prężnego biznesmena. Twoi przeciwnicy mówili, że wręcz przeciwnie, żaden z niego biznesmen. No to powiedz wprost, kim ty dzisiaj biznesowo jesteś? Wiesz co, ja ci powiem tak, no nie moi przeciwnicy, no bo bezpośrednio moi koledzy, z którymi miałem przyjemność pracować, a później w pewnym składzie rywalizować, takich wątków nie dotykali, bo mimo wszystko ta nasza rywalizacja była w miarę taka sportowa, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast no, wątek był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, troszeczkę taki parapolityczny. Tak? No, redaktor Nisztor napisał takie felietony o mnie, dosyć bym powiedział, bolące mnie i moją rodzinę, z pewnymi tezami, które powyciągał. No co ja mam powiedzieć? Ja sobie nie krzywduję. Jestem współwłaścicielem prężnej naprawdę firmy deweloperskiej, która sobie radzi od iluś tam lat. Ile mieszkań budujecie rocznie? No wiesz co, no różnie to jest. Natomiast no 500. 500 mieszkań rocznie? Tak, ale to jest część, to nie jest wszystko, tak? Także no, robię, działam, uważam się za osobę, która wie, o co chodzi. Mamy już pewne osiągnięcia, jesteśmy partnerem dla wielkich firm, którymi jakieś te interesy robimy. No, bawi mnie to, lubię to. Mhm. Lubię to.
Natomiast no, to budżet nie... tej firmy jest większy niż budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej? Wiesz co, ja ci powiem tak, to nie można tak rozpatrywać, bo część usługowej do części inwestycyjnej w żaden sposób nie można, nie można przyłożyć. Natomiast tak obrazowo, tak, bo myślę, że to tak tutaj bardziej obrazowo to będzie można powiedzieć, taki klasyczny blok, 200 mieszkań, 180 mieszkań. No to jest grube 60-70 milionów złotych. Tak? No to jest taki budżet. Tak? Natomiast co innego jest budżet, a co innego jest zysk, a co innego jest... jest... No ja czytałem się artykuł w Gazecie Wyborczej, że krwiopijcy, złodzieje, deweloperzy biorą na każdym mieszkaniu jakieś 150 tysięcy złotych marży, a potem młodzi Polacy nie mają gdzie mieszkać. Ciekawe, ciekawe. No wiesz co, no, co mam, chciałbym, żeby to było 150 tysięcy złotych, to tyle nie jest. Na pewno jest to biznes zyskowny, bo to tak jest, nie ma co ukrywać. Natomiast to jest biznes kapitału chłonny w sposób nieprawdopodobny. W związku z tym no, specyfika biznesu, długoterminowy biznes, który wymaga dużej cierpliwości, bo za każdym razem jest wiele wątków, które trzeba rozwiązać. No, ja to lubię, robię to zawodowo od 2005 roku, więc to już jest 17 lat. Firma jest no, fajna, naprawdę już mamy dużo rzeczy na koncie, a idziemy teraz... A co jest waszą największą inwestycją? Stąd dzisiaj mogę się pochwalić, tak, no bo wiesz... To biznes lubi ciszę. Sam tak? powiedziałeś, że warto się chwalić. No to ja wiem, ale warto się chwalić do pewnego momentu. Okay. Tak? Ja ci powiem tak, że dzisiaj jesteśmy największym deweloperem w Polsce, który buduje dzisiaj ilość metrów kwadratowych handlowych. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ze względu na pandemię, na wiadomo, to się... Nikt inny nie buduje. Nikt inny nie buduje, bo po prostu jest to tak trochę niekoszerne dla banków. Tak? Mhm. A my dzisiaj budujemy 50 tysięcy metrów kwadratowych. Okay. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Ja jestem sfokalizowany na Kraków, na trochę na Warszawę i na Wrocław. W tych trzech aglomeracjach tam działam, oczywiście z naciskiem na Kraków. I to są wartości wymierne. To... I w tym roku ile mieszkań oddacie? No, gdzieś też plus minus 500. I w przyszłym też? No myślę, że troszkę więcej, jeżeli sytuacja się troszkę odbije, bo teraz jednak będzie kryzys. No jednak to, co nas dopadło, to dopadł nas koszt pieniądza, ludzie będą mieli trudniej z kredytami. No to są naczynia połączone, my musimy też, koszty nam strasznie wzrosły. No dzisiaj koszty budowy, koszty tego, co my robiliśmy, nie wiem, za 4 tysiące, dzisiaj to się robi za 5. W związku z tym... Spokojnie, klient zapłaci. Wiesz, no, klient ma swoje problemy, tak? Ma swoje problemy, bo to większość ludzi się kredytuje jednak. To jest produkt do kredytowania się na wiele lat. No to jak płaciłeś 3-4%, a dzisiaj masz płacić 10%, no to jest zasadnicza różnica. Ale to nie ty kupiłeś ten budynek, w którym siedzimy, do wyburzenia, że musimy się wyprowadzać niedługo, nie? Nie. Bo ty kupiłeś kiedyś budynek PiS-u. To jest w ogóle niesamowita historia. Przecież jak to się mogło wydarzyć? Co? Ty chcesz zburzyć kabinet prezesa Kaczyńskiego? Zostawmy to, bo to nie do końca to była prawda. Pomyłka. Nie wiedziałeś, że ten pan tam siedzi. Nie, to nie do końca jest prawda. No. Zostawmy ten wątek. Coś w tym prawdy jest, ale zostawmy ten wątek. to jest życie. No. Ten budynek też był do kupienia. No i co? Tak, był? Za ile? Nie, dla nas za dużo. Tak? Tak. To nie ta liga jeszcze. Tutaj jest bardzo drogo. Okej, okay, no bo to, wiesz, to kanał to, sportowy w końcu. Tak, no. tu jest bardzo drogo. Wartość rośnie. Ale jak będziesz potrzebował nowego miejsca, żeby zrobić fajne studio, to... Już mamy. Już masz, no widzisz, spóźniłem się. No, tak. A gdzie chciałeś nam zaproponować? Nie, no możemy zawsze o czymś porozmawiać, my coś mamy gdzieś tam na oku. Wszędzie gdzieś coś macie? Nie, wszędzie nie. No dobrze, to 500 mieszkań... 500 mieszkań rocznie, jak Wyborcza pisze, że 150 na jednym mieszkaniu, no to pewnie nie 150, tylko 75, no to wciąż jest kawał pieniądza. Co ty z tym robisz? Nie, to tak nie jest, ale dobra, masz nowe Włoszech? Mam. Z basenem? Tak. Masz jacht? Miałem. I co? Sprzedałem. To już nie było cię stać, czy co?
Nie, no wiesz co, no... Czy będziesz miał nowy? Sprzedałem, no nie mam na dzień dzisiejszy. No, a będziesz miał nowy? Wiesz co, jak będę mógł zarabiać i będę... Kocham to. Kocham to. Gdzieś moim marzeniem to jest, ale no, dzisiaj nie zamówiłeś, czekasz? Nie zamówiłem. Więcej niż jedna kajuta? Na jachcie? Tak. No nie, no rodzina jest duża. To, co miałem, miałem ileś lat i... Ile metrów tam było? 18, no. Ale nie, mówię kwadratowych w środku. A nie, nie, to się tak nie mieści. Nie? To jest na 18 długość. Długość, tak. Okej. To samo tankowanie to kosztuje z 50 tysięcy dolarów, co? Nie, no co ty. Nie? Tam zbiornik jest 5 tysięcy litrów, no to nie. Nie? To ile? Ale to ty nie pływasz tak, żeby tam się ścigać, to nie o to chodzi. Godzinka, dwie, zatoczka. Ale to jak ktoś poczuł morze, poczuł Chorwację, bo to mówimy o Chorwacji, to wie o co chodzi. To jest fantastyczne spędzanie czasu z rodziną, bo to jest nieprawdopodobny kontakt. Bo mi się podoba to, że wreszcie cię namówiłem chyba po raz pierwszy, żebyś opowiedział o tym, że masz pieniądze, bo ty tak się z nimi chowasz, że ludzie naokoło mówią, że ty masz, a ty sam przychodzisz i mówisz, nie, ja wcale nie mam. Nie wiem, czy ty się boisz, że będą od ciebie pożyczać wszyscy. Nikt od ciebie nie pożycza, bo wszyscy wiedzą, że nie pożyczasz, więc masz spokój już z tym. Tak jest. Już możesz powiedzieć, tak, dobrze mi się wiedzie, jestem Marek Koźmiński, mam taką firmę, tu dom, tam dom, tu jacht, taki samochód. No. Pracowity jestem. Samochód to jest, wiesz, to ja jestem, mi się podobają samochody, twój jest bardzo ładny zresztą. Ale to nie mój, pożyczyli mi. Ale mówili, że twój. Natomiast podobają mi się samochody, ale nie jestem maniakiem, tak, mam dobre samochody do pracy, no bo trochę jeżdżę, natomiast nie jestem maniakiem. Żeby tam jakieś szałowe auta mieć za miliony, nie? Ale no, powodzi mi się w życiu, nie jest źle, ale ciężko pracuję. Ja to po prostu zapracowałem raz, że kiedyś na boisku, a dzisiaj pracuję na innym boisku. Mhm. A mi się to podoba, to jest moje życie. Ja lubię wstać o 6:30. Ale ja ci bardzo gratuluję, żebyś nie myślał, że nie wiem, ja tu chcę cię wskazać palcem właśnie jako tego złego dewelopera, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że to jest fajne, że potrafiłeś przekuć swoją karierę i sukces finansowy z boiska w sukces jeszcze większy finansowy. Kiedy kupisz mieszkanie u mnie? Słuchaj, no, nie musisz być jednocześnie marketingowcem. Wystarczy, że jesteś deweloperem. Gdybyśmy robili ranking sportowców najbogatszych po karierze, to byłbyś na pewno w pierwszej dziesiątce. No, pytanie... Pytanie, czy nie w pierwszej piątce i nie w pierwszej trójce na przykład. No. Wiesz co, nie wiem, no bo jest dużo sportowców, którzy, na przykład wiem, kto będzie na pewno numer jeden, tak? No, Robert Lewandowski, Robert Kubica, nie? Nie, no nie będzie Robert Lewandowski, na pewno. Numer jeden będzie Dariusz Miłek. No dobra, ale uznajemy go za sportowca? No, mistrz Polski w kolarstwie, nie? No, wybacz, no. Zależy do czego, jeżeli określisz to kręgu sportowców, co jak wsiądą do metra, to ludzie mówią, o to jest sportowiec, a jak wejdzie Dariusz Miłek do metra, to mówią, że to jest Dariusz Miłek od sprzedawania butów. No to prawda, natomiast sportowo sobie kiedyś radził i to nawet nieźle. Natomiast jeżeli zawęzimy to do takiego grona, no to grono jest całkowicie inne i wtedy... Jak gdyby rywalizacja się zmienia. Ale widzę, że już pomyślałeś, kurczę, może byłbym pierwszy, fajnie, ten. Wiesz co, ciężko porównać sytuację Roberta Lewandowskiego do sytuacji, nie wiem, Marka Koźmińskiego, bo ja jestem od niego starszy o 15 lat i jestem na całkowicie innej pozycji, tak? Bardziej takiej już pofutbolowej, on jest w apogeum i tego się nie da porównać. To zamykając ten wątek, zapytam cię, dlaczego do jasnej cholery szedłeś w piłkę, żeby mieć żeby być właścicielem klubu Ekstraklasy w momencie, gdy nie było cię na to stać, a nie chce ci się tego robić teraz, gdy cię na to stać. Przecież polska piłka cierpi na deficyt właścicieli rozsądnych, którzy mają cierpliwość, znają piłkę i mają też pieniądze swoje własne, a nie gminy, miasta i tak dalej. Znaczy, wtedy jak się zabawiłem w Górnika Zabrze, jak wszedłem w tą relację, no to nie zdawałem sobie sprawy, że po prostu mnie to przerazi, bo to były inne czasy, to wszystko było inne, więc ja szybciutko się zreflektowałem, zdałem sobie sprawę. Dzisiaj są inne czasy i powiem ci to, co mnie... Ja dzisiaj jestem poza nawiasem takim czynnym piłki, ale do tej piłki wrócę. Czy w takiej, czy w innej formie do tej piłki wrócę. Kiedy? Nie wiem.
jednym z wątków może być właśnie taki wątek klubowy. Tego absolutnie nie wykluczam, ale jeszcze nie dzisiaj, tak? Jeszcze nie dzisiaj. Ja też muszę sobie zdać ze sprawy... Życie jest krótkie, Marek. Co ja chcę, ale ja sobie nie krzywduję. Ja mam co robić i jestem zadowolony, więc nie mam pustki takiej. Żeby nie było jak z Józefem Wojciechowskim, jak mu powiedzieli, panie Józefie, za 5 lat będziemy mistrzem, a on powiedział, ja mam 65 lat, ja nie mogę czekać. Okej, no to ja mam dopiero 51, więc jak gdyby moja perspektywa jest jeszcze długa. Korci mnie, żeby coś tam gdzieś perspektywę jakieś zrobić. Co to będzie, na jakim poziomie to będzie, nie wiem. Zastanawiam się, przyglądam się, uczę się nowych realiów. Widzę, jak to dzisiaj jest inaczej. Widzę, jakie mają kłopot na przykład Wiśle Kraków. Kłopot Kuba, który przypomina mi trochę moją sytuację z Górnika Zabrze, tylko mnie w jakiś sposób się troszeczkę bardziej udało. Nie mówię w tych kategoriach, że byłem lepszy, czy Kuba jest gorszy. To nie spuściłeś klubu z linii. To nie o to chodzi, tylko jemu jest, jego to przerosło, tak? Jego to kompletnie przerosło pod tym względem. Pytanie, jak sobie z tym poradzi, bo to będzie, teraz jest najtrudniejszy moment. Najtrudniejszy moment. Ja chciałem w jakiś sposób z dobrego serca, bez żadnych podtekstów mu gdzieś tam pewne rzeczy podpowiedzieć, zasugerować, bo po prostu uważam go za chłopaka, który szarpnął się na trudną rzecz, odważnego. Ja też byłem odważny, też jestem odważny, ale w moim odczuciu no, pewnych rzeczy jakby nie chcę zrozumieć, nie chcę tych rzeczy zaakceptować. Jego prawo. Ale wracając do tego, co się pytasz, to wiesz, piłka jest takim mordercą, bo jak wejdziesz do tego pokoju, gdzie ten morderca jest, to zawsze wyjdziesz poobijany. Pytanie, czy wyjdziesz żywy, nie? Nie ma takiej możliwości. Nawet zobaczmy Abramowicz teraz, tak? Inna historia, wszystko inne, ale jak jest mieszany z błotem, w ogóle już się zapomina, ile on dla tej Chelsea dobrego zrobił, bo Chelsea kiedyś, a dzisiaj to jest w ogóle coś innego. Nie, żebym tutaj był za Rosjanami, żebym go bronił, tak? Żeby zrobić coś dobrego dla Chelsea, musiał zrobić coś złego dla kogoś. Tak, tak, absolutnie tak. Ale jeżeli mówimy o pewnych dokonaniach, czy Wiśle Kraków cupiał, tak, no to też pojawiają się tam hasła, że no tak, zrobił bardzo dużo dobrego, ale zostawił, jaką ją zostawił, w jakich rękach i u kogo, tak. W związku z tym zawsze ta piłka ci wypluje takiego zmiętego, pytanie jak zmiętego. Ale to jest narkotyk, to kochasz, do tego prędzej czy później, w jakiejś formie wrócę, zakosztowałem PZPN-u i to mi się podoba. Okej. Ostatni telefon na dzisiaj. Nie wiem, czy wiesz, ale rozmawiamy już 2 godziny i 10 minut. Dobrze się rozmawia. Dobrze. Nie czuję tego. No właśnie. Halo, kto jest z nami? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam się kłania z tej strony, z Ząbek. Cześć. Mam pytania dwa. Jedno do Krzyśka, drugie do pana Marka. Może zacznę od Krzyśka, bo to będzie, myślę, prostsze pytanie. Jakiś czas temu był Szymon Majewski, rozmawiał z Michałem Polem i tam pojawiła się taka koncepcja programu z Asią Kołaczkowską. Czy wiadomo coś na ten temat więcej, że powstanie taki program w kanale sportowym, czy raczej nie? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie oglądałem tamtego Hyde Parku i też nic nie wiem na temat tego programu. Okej, dobra. To teraz pytanie do pana Marka. Nie wiem, czy to pytanie się wcześniej pojawiło, ponieważ byłem w pracy i nie oglądałem od początku tego odcinka, ale mam pytanie odnośnie naszej reprezentacji. Jakie błędy przyczyniają się do porażek naszej reprezentacji na turniejach w ostatnich latach, mając w składzie reprezentacji kilku piłkarzy klasy światowej, między innymi jak Lewandowski, jak Zieliński, jak Szczęsny i tak dalej, można by wymieniać. Jest naprawdę wielu dobrych zawodników, którzy grają w pierwszych składach na co dzień w swoich klubach, naprawdę osiągają dobre wyniki, a jednak jak się złoży całość naszej reprezentacji, to zazwyczaj kończy się to całym naszym schematem, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o Hona. Dlaczego tutaj jakby no działa ten schemat cały czas i nie możemy jakoś się wznieść dalej na wyżyny? O, jakbym to wiedział, to... To by tych kłopotów nie było. Ja myślę, że to jest... Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo chyba tej odpowiedzi nikt nie zna. Natomiast ja bym się tutaj pokusił o dwie refleksje. Pierwsza refleksja to dotyczy tych kilku wybitnych piłkarzy. Zgadzam się, mamy kilku wybitnych piłkarzy na arenie międzynarodowej. Natomiast drużyna to jest nie czterech, nie sześciu,
Nie 10, nie 11, tylko 18, 20. Ja myślę, że rozwarstwienie, które my dzisiaj mamy od jakiegoś czasu w polskiej piłce reprezentacyjnej, nigdy takiego rozwarstwienia nie było. Zawsze była ta drużyna plus minus taka, na plus minus takim samym poziomie. Dzisiaj to rozwarstwienie od Roberta Lewandowskiego do tego 20 jest kolosalne i to nie sprzyja turniejom, to nie sprzyja meczom co 3 dni, bo wtedy no, troszeczkę tym składem tam gdzieś trzeba mieszać. To jest pierwsza sprawa, ale nie fundamentalna. I druga sprawa, która to jest moje zdanie prywatne, które brzmi tak. Przyglądałem się kilku turniejom jako zawodnik, przyglądałem się kilku turniejom jako czynny zawodnik, który uczestniczyłem w treningach, przyglądałem się kilku turniejom i przygotowaniu do tych turniejów, będąc bardzo blisko drużyny. I powiem z całą świadomością, ja nie jestem trenerem, nie znam się na trenerce, nie chcę uchodzić tutaj za znawcę futbolu, chociaż w tym fragmencie, chociaż naprawdę dużo wiem, to ja osobiście wywołałbym taki głód gry u piłkarza, taką chęć grania w tą piłkę. W moim odczuciu jest za dużo treningu, w moim odczuciu my się przygotowywujemy, jakbyśmy na tym mundialu czy mistrzostwach Europy mieli zagrać finał i jeszcze każdy mecz miał być z dogrywką. Trenujemy, 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 trenujemy. Podam taki przykład z Rosji. Łukasz Piszczek. Atleta fantastyczny. Człowiek, który zna swój organizm do perfekcji. I on tam przyjechał ugotowany. On tam przyjechał ugotowany. Raz, że było ciepło i bardzo wilgotno, a dwa, że on ilością treningów, tym graniem do końca w tej Borussii i jeszcze trener tam dokładał, a jeszcze zróbmy to, jeszcze zróbmy tamto. Pojechali gdzieś do tej Ustki, tutaj potrenowali, tu jeszcze dołóżmy jednostkę treningową, tak, żeby nic sobie nie móc zarzucić, żeby jeszcze. I pamiętamy w historii taką drużynę Danię. Oczywiście ktoś powie wyjątek, który nie potwierdza reguły, ale ten wyjątek nazywa się tak. Przyjechali z plaży, wygrali mistrzostwa. Ja uważam, że my, i to też mówię na podstawie moich doświadczeń 2002 roku i 1992 roku, bo w 1992 roku ja przed samą olimpiadą odniosłem taką drobną kontuzję, przez 4 czy 5 dni nie trenowałem i miałem parę taką, że jak jakiś tam motor z doładowaniem. I 2002 rok, kiedy trener Engel wszystkich wrzucił do jednego wora. Pamiętam, jak Tomek Wałdok z Tomkiem Hajtą grali finał Pucharu Niemiec. Za 2 dni po tym finale przyszli na trening i tam było bieganie po całym boisku, taki półinterwał, tak? Pojechaliśmy do tej Japonii, do tej Korei, zagraliśmy z mistrzem Korei. Do Japonii to chcieliście pojechać, pojechaliśmy, się tak, chcieliśmy, nie udało się. Pojechaliśmy do Korei, zagraliśmy taki turniej, taki mecz sparingowy z drużyną, która była mistrzem Korei, ale bez obcokrajowców, w związku z tym była taka średnia, jeżeli chodzi o poziom. I ja wtedy sobie zdałem sprawę, że nic z tego nie będzie, bo nogi nie kręciły. Tego się nie da w 2-3 dni zrobić, nie? I to było widać, jak ta drużyna z każdym dniem była lepsza. Ona z każdym dniem była troszeczkę szybsza, troszeczkę świeższa i ten trzeci mecz był najlepszym meczem, ale już nie było następnych meczy. My musimy już w pierwszym meczu wyjść taktycznie poukładani, musimy w moim odczuciu również zagrać bardziej wyrachowany futbol. My od razu chcemy pierwszy wygrywać, ustalić sobie wszystko. Dlaczego nie możemy, wiadomo, że to się nie spodoba teraz, co powiem, 3 razy zremisować i wyjść z grupy? To jest turniej. Tak wielcy się rozpędzają, tak wielcy startują. Nikt przez cały turniej nie jest w stanie zagrać 7 meczów na wysokim poziomie, bo to jest po prostu niemożliwe. Moja teza jest taka, że ja jakbym był trenerem, a nigdy im nie będę, to ja osobiście bym bardzo dozował te jednostki treningowe, bo chciałbym, żeby piłkarze po trudnym sezonie, po ilości meczów, które mają w nogach, a nasi reprezentacy naprawdę, niektórzy mieli bardzo, bardzo dużo i przypomnijmy sobie historię Roberta Lewandowskiego, który w 2016 roku był cieniem samego siebie, w 2018 był cieniem samego siebie, ale w 2020 już było lepiej, dlatego że jego mecze klubowe, jego mecze pucharowe się tak poukładały, a nie inaczej. To trzeba wszystko wziąć pod uwagę, czyli kompletnie tą drużynę podzielić na jakieś tam czynniki pierwsze. Ty trenujesz tyle, ty nie trenujesz, ty robisz to, ty nie robisz tamtego. I w 2016 trener Nawałka mniej trenował niż w 2018. Bo w 2016 pojechali z rodzinami na Hel. Tam była taka plażyczka, lekka zabawa. W 2018
pojechali, ale już tam były normalne treningi, bo tam już a trzeba było tego podgonić, trzeba było tamtego podgonić, bo ten był poza sezonem, ten mało grał i to się wszystko zlepiło w takie coś, co później... To oczywiście to jest moja autorska ocena tego wszystkiego i, nie, i jeszcze raz mówię, nie uważam, że mam rację, ale jakbym miał ocenić i powiedzieć, co mi zabrakło na podstawie 6 turniejów, w których miałem przyjemność gdzieś w różnej formie uczestniczyć, więc to doświadczenie jest małe, to jest moja rzecz, która się za każdym razem sprawdziła. A jakbyś mógł, wrócę do tego pytania, które wcześniej było wywołane przez czat, porównać selekcjonerów w tamtym okresie, których miałeś po prostu i wskazać ich dobre i złe strony, to o czym byś powiedział? No zaczynając od Janusza Wójcika, fantastyczny motywator, fantastyczny człowiek w tym momencie dla tej drużyny. Później już to było inaczej. To był człowiek, który no, w tym momencie dla tych chłopaków był... Ale już w Górniku byś go nie zatrudnił. Nie. Bo pasował do tego wszystkiego. Jego sposób bycia, jego zachowanie, jego przekładanie na nas takiej złości futbolowej, walki z wszystkimi za wszelką cenę. Janusz Wójcik. Później miałem Andrzeja Strejlała, no, fantastyczne opowieści, człowiek legenda, ale... Chyba w kadrze wtedy nie złapał tej kadry. Jak ja tam przyjeżdżałem na tą kadrę, to tam się działo, nie? To tam się działo. Później był Henryk Apostel. Ten sam problem. Może się nie dało złapać. Nie dało się. Nie złapał tej kadry, tak? Tam naprawdę byli nieźli piłkarze. Ja myślę, że tamta kadra była co najmniej taka sama jak teraz, bardziej wyrównana była. Mhm. Henryk Apostel. Później epizody tam jakieś drobne, no to już to nie ma znaczenia. Później Jerzy Engel. Jerzy Engel zbudował team, zbudował koleżeństwo, zbudował ekipę, zbudował ludzi, którzy zdali sobie sprawę, że to dla nich jest ostatni moment, żeby gdzieś tam zaistnieć i to był taki dyrektor orkiestry, tak? Bardzo inteligentny, bardzo fajny człowiek. Zresztą ja publicznie zawsze mówiłem, że to by dwóch trenerów, którzy u mnie najwięcej odcisnęli w Polsce piętno, to jest Janusz Wójcik i Jerzy Engel. I później następni trenerzy, którzy miałem przyjemność pracować już nie na boisku, tylko... Jeszcze Piechniczek był pod razem. Tak, ale to epizod, ja tam chyba raz zagrałem u Piechniczka. Jeszcze Wójcik był jeszcze pierwszym trenerem reprezentacji, ale to też były tam epizody. To już był inny człowiek, to już nie pasowało do tego wszystkiego. Ta część poza boiskiem, już tam bardziej bliżej trybuny, czyli chwilę Waldek Fornali, który dla mnie fantastyczny trener klubowy. Do reprezentacji, jemu trzeba było naprawdę pomóc, bo tutaj już jest inna relacja. Tutaj już trzeba z tymi chłopakami troszeczkę inaczej zarządzać. W związku z tym, no, ja uważam, że ktoś mu zrobił krzywdę, że on zasługiwał na tą, być może na tą reprezentację, ale trzeba było go wesprzeć właśnie takim kimś z boku, jakimś dyrektorem, który miałby jakąś taką pozycję wśród tych chłopaków, takiego łącznika. Tak, ja pamiętam rozmowę z prezesem Lato, jak rozmawialiśmy w obecności Andrzeja Placińskiego i właśnie byłem kandydatem na takiego kogoś. Ja mówię, mówi prezes Lato, powiedz, jak ty sobie to wyobrażasz? Ja mówię, wtedy jeszcze Kręcina z nami. Ja mówię tak, ja uważam tak, że troszeczkę trzeba zabrać obowiązków prezesowi, troszeczkę sekretarzowi, troszeczkę trenerowi i troszeczkę jeszcze tam komuś. I dać mnie. I wsadzić to mnie. Od razu powiedzieli, nie, Koźmiński się chce rządzić. Taka była historia tego spotkania tutaj w Szwejku w Warszawie. Bardzo dobre miejsce na spotkanie. No takie były czasy. To jest prawda i wszyscy to potwierdzą. I Adam Nawałka. Adam Nawałka, który na początek, Zbigniew Boniek mnie tam wysłał do niego i mówi, przyglądnij się temu. No ja tam pojechałem, Adama znałem z tych czasów Wisły Kraków. No i wracam, mówię, nie, tu jest szkółka piłkarska. To jest szkółka piłkarska, bo to była szkółka piłkarska. Pierwsze zgrupowanie w Grodzisku to była szkółka piłkarska. Ale to jest bardzo inteligentny człowiek. On zrozumiał, że pewne rzeczy trzeba pozmieniać. Szybko to pozmieniał i poszło. Poszło, trafił do tej drużyny, zdał sobie sprawę, że nie może być trenerem, nauczycielem, tylko ma być menadżerem. I bardzo dobrze tym wszystkim zarządzał. I wydaje mi się, że Rosja to już było o
pół roku za długo, że tutaj trzeba było troszeczkę to, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, no bo, ale to jest bardzo dobry trener, bardzo dobry człowiek, zrobił przeskok, jeżeli chodzi o jakość tej kadry, postrzeganie tej kadry, zachowanie tej kadry, taką organizację tej kadry, to Adam Nawałka zrobił, co zrobił Boniek w PZP, to Adam Nawałka to zrobił z Bońkiem. No ale potem też w tej współpracy był bardzo trudny, także tak, bo to jest zamknięty człowiek, to taka jest taki człowiek niemedialny troszeczkę, natomiast zawsze bym to powtórzył z nim, zawsze bym to jeszcze raz zrobił to samo. I Jurek Brzęczek, przychodzi Jurek Brzęczek. No krzywdę mu zrobiono. Nie, ja myślę, że problem Jurka jest taki, że bardzo dobrze wystartował i on, nie wiem dlaczego, ale to jest mój odbiór tej sytuacji, on sobie zrobił wroga Roberta. On sobie zrobił wroga Roberta, bo Jurek powiedział coś takiego, jak pamiętam nasz spacer w Bukareszcie, jak jesteśmy na losowaniu któryś raz w UEFA, idziemy taki długi spacer, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny. Ja tam mówię Jurkowi, słuchaj, Jurek, jak kolega, ja mówię, uważam to, uważam tamto, uważam siamto, bo widziałem. I on to słucha wszystko. I on mówi, wiesz, ja to wszystko wiem, bo mi to Kuba powiedział. A ja w tym momencie mówię, o kurczę, to ty masz wizję tylko jednej części tego wszystkiego. Ona jest prawdziwa. Kuba jest dobrym człowiekiem, ale ona jest... I ty sobie na podstawie tego chcesz wyrobić zdanie o całości. To nie jest kompletne zdanie. I myślę, że tu jest kłopot Jurka, że Jurek tak się troszeczkę zapuszkował i niechcący zrobił sobie taką niepotrzebną konfrontację. Co więcej, zapłacił dużą cenę. Zapłacił dużą cenę, bo on wygrał eliminację i pamiętam rozmowę po którymś ostatnim meczu eliminacyjnym i mówimy z prezesem, no to chyba trzeba zmienić. I wszyscy wiedzieliśmy, że to trzeba zrobić, bo tam nie iskrzyło, tak? Ale to było wtedy trzeba było zrobić. Mhm. Nie trzeba było mu dać takiej nadziei, że coś jeszcze. Trzeba było się elegancko pożegnać, Jurek, zrobiłeś fantastyczną robotę, tu jest premia, dziękujemy, my idziemy dalej. Ale prezes, jak to prezes, jak media mówiły, trzeba zmieniać, to prezes odwrotnie, nie? No i wyszło jak wyszło, nie? To chyba jest największa taka nasza wspólna porażka. Później Siwy Bajerant, dałem się zbajerować również. Ale poczekaj, chcę wrócić do tych podszeptów Kuby, bo to jest ciekawe, że Kuba z tylnego siedzenia jednak zdołał doprowadzić do jakiegoś kwasu w tej drużynie. No bo to Kuba jest osobą, która za Robertem Lewandowskim nie przepada tak naprawdę. I okazało się, że był w stanie sprawić, że sam selekcjoner przestanie za Robertem przepadać. No wiesz co, chyba coś w tym jest. Robert jest specyficzny, Robert jest gwiazdą, Robert urósł, Robert wyszedł wyżej. Chyba Kuba nie do końca to chciał zaakceptować, wiedząc o tym, co było wcześniej, jak on go wprowadzał do tej drużyny, miał o to gdzieś tam medialnie czytałem, bo nigdy nie chciałem w to wejść, nigdy tego nie pytałem się, nie dopytywałem się, nie chciałem na ten temat rozmawiać, bo tak de facto, no... Teraz rozmawiamy o rzeczach, które nic nowego nie odkrywamy, nic z szatni nie wynosimy. Gdzieś Kuba no, mówił, no ja cię wprowadzałem, no ja ci pokazywałem na początku, a ty później z tymi Niemcami, tak? No ale to chyba była ta wielkość Roberta, że on zrozumiał, że jak ma być wielki, to musi troszeczkę pójść tym kierunkiem i nie, że odtrącił Kubę, tylko go przerósł, nie? I chyba Kuba sobie z tym za bardzo nie radził. Ta historia z opaską, ja pamiętam, bo wtedy byłem na zgrupowaniu, jak to się działo, kontuzja Kuby, no. Trudna relacja. No, Kubę trzeba czytać też przez pryzmat jego tragedii rodzinnej, ale to nie może być bez przerwy takie motto, którego w jakiś sposób, nie wiem, otacza, chroni, czy ma taki background, nie? No, teraz jest na zakręcie takim zawodowym, życiowym, bo ta Wisła to jest... Patrząc na tą relację Błaszczykowskiego z Brzęczkiem w kadrze, to uważasz, że ona ma prawo udać się w Wiśle Kraków? Wiesz co, to są dwie różne płaszczyzny. W kadrze no, to w pewnym momencie doszło do takiego trochę, do takich śmiesznych sytuacji, no bo Kuba był kontuzjowany, gdzieś tam był z nim problem, a Jurek bez przerwy mówił Kuba to, Kuba tamto, Kuba wróci, robiąc szkodę sobie i Kubie. W pewnym momencie opinia publiczna zaczęła tym już tak troszeczkę, może nie, że mieć tego dość, ale to zaczęło być takie nieadekwatne do tego wszystkiego. Nikt nie ujmuje Kubie jego zasług, tak? Ale wydaje
wydaje mi się, że przykro mi to powiedzieć, ale Kuba nie wie, kiedy zejść z piedestału. On powinien zejść z piedestału jako piłkarz chwilkę temu, mieć pomnik, bo na ten pomnik zasłużył, a teraz to co, on jest piłkarzem, czy nie jest piłkarzem? No bo ja nie wiem, no wychodzi do kibiców jako kto? Jako kapitan drużyny, piłkarz, współwłaściciel. Pomieszając, poplątając, to się nigdy nie może... Brat prezesa po prostu. Się nigdy nie może, to się nigdy nie może udać, a tamte relacje teraz są... no ktoś w Krakowie mówi tak, no, że to jest taka oblężona twierdza i to jest błąd. No właśnie, no, powinni się otworzyć. Jest... Środowisko im naprawdę chce pomóc, tylko on jakoś na to środowisko się zamknął. Ja zresztą i rozmawiałem z Jurkiem na ten temat i mówiłem to Kubie i Dawidowi, jego prezesowi, jego mówię, słuchajcie, otwórzcie się na Kraków. Kraków chce Wisły, tylko musicie ich zaprosić, musicie poprosić, musicie wykazać, bo środowisko chce Kuby, chce z sobą się zobaczyć, chce ci rękę uścisnąć, ty musisz do nich pojechać. Tak to działa. No tutaj tak Wisła się tak zamknęła i traci trochę. Ale nie masz trochę wrażenia, że oni są tak drażliwi na swoim punkcie, że Kuba jest tak drażliwy na swoim punkcie, że on ci nie wybaczy tego, co dzisiaj powiedziałeś w tym programie? Ale nic złego nie powiedziałem. Twoim zdaniem. Ja powiedziałem, inaczej, że... moim zdaniem też nie, natomiast on będzie miał inną optykę. Ale wiesz co, posłuchaj, jeżeli tak to odbierze, to bierze to błędnie. Bo ja mu dobrze życzę, jemu, Jurkowi. I to, co powiedziałem, to jest prawda, o której oni wiedzą. Mhm. W związku z tym ja nic nie... A poza tym nie ma się przed tym tłumaczyć. No wybacz, no, jak nie będzie chciał... Na Wisłę nie chodzę, bo nigdy nie zostałem zaproszony, nawet będąc wiceprezesem. W związku z tym, jak nie zaproszony, to nie chodzę. Chodzę na Krakowie. Możesz sobie bilet mogę, stać oczywiście, że mogę. Ale to nie chodzi to o bilet. Już ustaliliśmy, to, nie chodzi o bilet. Wiesz co, gram w Oldboyach Wisły, wczoraj wygraliśmy mecz. Jaki macie skład? Niezły. Tam jest trochę reprezentantów. No właśnie, Polski. Tam jest mocno. Jest niezły. Jakbyśmy miał... A nie, wy macie broszków w ogóle, to jest nie fair, bo to nie są żadne oldboye, wiesz, są, w ogóle. Są. To jest oszukiwanie w ogóle, gdzie indziej faceci z brzuszkami, a tu wychodzi jakimi dwóch... Jakimi brzuszkami? Co ty? Ale to, a mówię o rywalach, a tu wy wystawiacie dwóch broszków lat 40, wiesz co, jak gramy z Krakowią albo z, oni wiecznie albo z Hutnikiem Kraków, to tam jest średnia wieku 35,5. I wtedy się wystawianie dzieje. Młodych broszków to jest oszustwo. Oni zawsze uchodzili za młodych, no, i będą uchodzić. Jest tam trochę tych chłopaków. W każdym bądź razie, wracając do wątku Kuby, nie, no bo moja rozmowa z tobą teraz i to, co mówię, to nie jest krytyka. To jest chęć pomocy, tak? Ale życie mi nauczyło, że nie pchaj się tam, gdzie cię nie chcą. Ja im dobrze życzę. Uważam, że dużo dobrego zrobili, ale są na zakręcie. W tym momencie są na zakręcie, bo futbol zawodowy potrzebuje pieniędzy. Bez pieniędzy się nie da. Mhm. Bez pieniędzy się nie da, a pieniądze w Krakowie trzeba pozbierać, chodząc po tych pieniądzach, a nie czekając, jak one przyjdą. No tak jest świat skonstruowany. To nie znajdziesz jednego za 5 milionów, tylko trzeba znaleźć 10 po 500. To na koniec chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie. Kiedy skończymy z tymi prześnymi czasami, że gdy są wybory w PZPN-ie, to wybory polegają na tym, żeby się ze setką innych działaczy we właściwym czasie i miejscu upić, a nie na tym, żeby przyjść do takich programów i poopowiadać kibicom w całej Polsce, którzy sponsorują cały ten biznes. I budżet PZPN-u nie bierze się z tego, że jeden sponsor rzuci, drugi rzuci, że ministerstwo rzuci pieniądze. Bierze się z tego, że tysiące, setki tysięcy, miliony ludzi w Polsce oglądają piłkę. I ja nie mówię, że oni mają głosować, bo tego nie zmienimy, ale uczciwość wobec kibiców wymaga normalnej debaty, wyjścia do nich i szczerego porozmawiania, co chce zmienić, w jaki sposób, dlaczego ty dzisiaj możesz przyjść do tego programu i świetnie poopowiadać o piłce, a nie mogłeś tego zrobić 5 dni przed wyborami. Dlaczego drugi kandydat tego nie mógł zrobić 5 dni przed wyborami? Dlaczego następne wybory znowu będą tak wyglądały, że zamiast siedzieć w programie i rozmawiać z fanami z całej Polski, będziecie rozmawiali w jakimś hotelu przy dymie papierosa i przy szklance whisky o tym, komu dać jakie stanowisko? Ja rozumiem, że każde stanowisko trzeba na pewnym etapie przehandlować, ale jest jeszcze jakieś zobowiązanie publiczne w tym wszystkim. Dwa wątki. Pierwszy wątek medialny. Miała być debata w TVP, którą pan Szkolnikowski przygotował. Dziwnym trafem w ciągu tam kilkunastu godzin została odwołana.
Dlaczego? Dlatego, że myślę, że ja bym się bardziej obronił przed trudnymi pytaniami, bardziej byłbym taką osobą, która by była bardziej przejrzysta i bardziej tekst by do widzów dotarł. Natomiast no, nie było mi dane ani zrobić takiej debaty telewizyjnej, a była zaplanowana. Ale mogłeś sam gdzieś pójść. Mogłem sam gdzieś pójść. No, nie wiem, czy pamiętasz, że mogliśmy zrobić taki program, mogliście wy zrobić taki program. Nikt nie chciał tego zrobić. Nikt nie chciał, bo po pierwsze, no, co będzie, jak drugi nie przyjdzie? Ja mówiłem, no to będzie puste krzesło stało. My powiemy, ja powiem, zaprosiliśmy kontrkandydat nie przyszedł. Nawet w formie prześmiewczej, tak? No ale nikt tego nie spróbował. Ja uważałem to za swój oręż, jeżeli by do takiej rzeczy doszło. I absolutnie uważam, że przyzwoitość przed środowiskiem tego wymaga. I przyzwoitość wymagała, żeby Koźmiński odpowiedział na 56 pytań redaktora Nisztora. Trudnych pytań. Dziwnym trafem Koźmiński dostał tylko takie pytanie. No Czarek, żadnych pytań o swojej chlubnej przeszłości nie dostał. No dlatego moje pierwsze zdanie... Mnie nie chodzi już o te wybory konkretne i ale, kto ale to się powtórzy. Chodzi mi o to, że... się powtórzy. Właśnie, że powtórzy się to, że znowu będziecie sobie debatować, ale w zamkniętym gronie. A piłka nożna należy do wszystkich kibiców w Polsce. Te pieniądze, jakie zarabiają także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezes i masa innych osób, one nie biorą się z powietrza. Biorą się z zainteresowania ludzi. Oczywiście. I to są święte słowa. Natomiast to media prowadzą tego typu narracji. Media takiej narracji nie chciały prowadzić. Nie chciały doprowadzić do przegląd sportowy, nie chciał zrobić debaty pomiędzy kandydatami na programy, na to. Ja ci powiem o paradoksach, które miały. Zresztą dla mnie to były przykre rzeczy, że moi koledzy nie wpuścili mnie na spotkanie baronów, żeby porozmawiać z nimi. To są moi koledzy, nie wpuścili mnie. Jak było spotkanie z ekstraklasą. Może wcale się nie lubią, może to mi się wydaje. Może nie lubią, ale kultura kolego obowiązywałaby taka: wpuścimy Koźmińskiego, zadamy mu trudne pytania, wpuścimy Kuleszę, zadamy mu trudne pytania. Ekstraklasa poszło po klubach, nie spotykamy się z Koźmińskim i przyszło wąskie grono, no bo Koźmiński jeszcze coś powie, jeszcze coś trudnego i nie będzie debaty. I spotkaliśmy się z pierwszą ligą, na pierwszej lidze pan Salski z ŁKS mówi tak: no tutaj jakiś podsłuch musi być, bo Koźmiński nam zaproponował wszystko to, co my byśmy chcieli. Nie, żadnego podsłuchu nie było. Koźmiński mniej więcej wiedział, co wy chcecie, bo z wami porozmawiał i zaproponował wam pewien pomysł. I to mnie boli w tym wszystkim, bo ja przegrałem rywalizację w sposób, jeżeli chodzi o punkty, znaczące, natomiast tak do końca nie było, bo tam niektórzy poszli, ja to rozumiem i to w jakiś sposób szanuję koniunkturalnie na samym końcu. No wiedzieli, że podjeżdża pociąg zwycięski. Zgadza się. Ja to absolutnie rozumiem i szanuję i nie mam do nikogo absolutnie o to żalu, ale ta różnica pomiędzy Koźmińskim a Kuleszą to była 4-5 głosów. Chyba przesadziłeś. Tak. Nie. W decydującym 14-15 bardziej pewnie. No dobra, no to ty tak uważasz, ja uważam mniej dobra, ale to nie ma znaczenia większego. Wygrał, nie ma znaczenia większego. Tylko takich dyskusji nigdzie nie było. Żadnej dyskusji programowej nie było, żadnych trudnych pytań nie było. Nic nie było. Kompletnie nic nie było. A gdzie próbowaliśmy zrobić takie rzeczy, no to wręcz byłem potraktowany jak śmieć. No to powiem, u mnie to zostało. Tutaj powiem nazwisko. Jeden z kolegów, znajomych, bo to nie jest kolega, znajomych z Lubuskiego, kolega Skowron mówi do mnie: ty żeś do mnie wódki się nie przyjął napić, więc na ciebie nie będę głosował. Tak mi powiedział. Ja mówię, czy ja ci w jakiś sposób umniejszyłem, że nie przyjąłem do ciebie wódki się napić? Ty potrzebujesz jakiejś, nie wiem, jakiejś dodatkowej z mojej strony twojej oceny, twojej postaci, wzmocnienia twojej postaci? Nie rozumiem tego. Ja nie wszedłem w pewne kompromisy, bo uznałem, że mam pewien kręgosłup, jeżeli mam czymś zarządzać, to na takich warunkach, tak? W związku z tym nie przyjąłem tych kompromisów i dzisiaj z tego tytułu jestem bardzo zadowolony, bo uważam, że zrobiłem dobrze. Czarek wygrał, pracuje. Ja nie przeszkadzam, nie docinam, nie robię żadnych wrzutek. Szanuję to,
Natomiast od czasu do czasu mogę powiedzieć swoje zdanie. I to dzisiaj to, co mówię, to nie jest żadna nieprawda albo jakiś tam jakieś żale. Nie. To nic innego, jak jest trzeźwa, spokojna, merytoryczna odpowiedź na twoje pytanie, które pociągnąłeś na samym końcu bardzo ważny wątek. Wątek, jak ma wyglądać rządzenie polską piłką. Ja nie wiem, że Koźmiński jest najlepszy. Absolutnie. Absolutnie. Ale jak nie jest najlepszy, to ten najlepszy to niech pokaże, w czym jest najlepszy. Niech to gdzieś tam udowodni, przedyskutuje. No cóż, no tak się nie stało. Miałem odwagę wyjść na salę, powiedzieć to w swojej takiej emocjonalnej mowie. Powiedziałem prawdę. Zwróciłem się do jednego, drugiej osoby istotnej na tej sali z prawdziwymi tezami. Do tej pory czekam na zaproszenie na kawę od Darka Mieduskiego. Marek, pogadamy. Minęło 9 miesięcy. Ale Darek, jestem gotowy. Z nim rozmawiać. Wiesz co, ja ci powiem tak, to jest bardzo mądry... Chciałbyś, żeby ci opowiedział? Nie. Dobrze się zaczęło. Bardzo mądry, tak? Bardzo mądry, inteligentny człowiek w złym miejscu. On się na tym nie zna. Bo to jest przykład, takiego, których w historii polskiej piłki klubowej jest wiele. Ja osiągnąłem sukces w biznesie, niezaprzeczalnie. Darek Mieduski osiągnął sukces w biznesie. Co w tej piłce sobie nie poradzę? Przecież tam są takie tłumane same. To ja teraz pokażę, jak to się robi. To jest przykład Darka. I co? Nie znasz się na tym. To jest niebezpieczna mieszanka, sukces w innej branży plus kompleksy. Tak, no, coś w tym jest. Ale ja go z tej strony go szanuję, sportowo oceniam bardzo negatywnie. Sportowo oceniam bardzo negatywnie, bo nie mogę go ocenić inaczej, tak? Mhm. Ale uważam, że no, on uważa, że wszystko wie, tak? I jest kilku takich, którzy mówią, po mojemu będzie. No, sprawdzam. Jak krytykowaliśmy Koźmińskiego za Górnika Zabrze, no to nie chcę mówić, że krytykujmy innych za coś innego, bo to byłoby nieeleganckie, ale ocenimy spokojnie pewne dokonania, gdzie była Legia za... Czyli już słyszę, że po wyborach na czarnej liście jest Skowron, Mieduski. Nie, Skowron to nie. Nie, ze Skowronem po prostu trzeba się napić wódki. Ja, panie Skowron, w przeciwieństwie do Marka, jestem do tego. Ja też jestem do tego, ale nie, to mnie rozśmieszyło. Bo to jest normalny człowiek, tak? Tylko ma jakieś kompleksy, nie wiem dlaczego tak to wszystko oceni. No, w pewien sposób może to do części tego środowiska nie pasuje, tak? Zawsze byłem grzeczny, zawsze nikomu nic nie zrobiłem, zawsze każdego szanowałem, zawsze będę szanował. Natomiast jeżeli my mówimy, że trzeba się uchlać i coś przy tym załatwić, no to nie, no to Koźmiński do tego nie pasuje. No ale jak jest kampania wyborcza, to może trzeba się uchlać. Może trzeba jak Kwaśniewski wyjść i zatańczyć ole olek, bo wiesz, ludzie tego oczekują w jakimś Łowiczu na przykład. Może. Z szacunek dla Łowicza. Może, ale wiesz co, ale nie każdy z nas wszystko umie, tak? Może to jest moja wada, na pewno jest to moja wada w tym wszystkim i cóż, taki jestem, ale... Jestem przejrzysty i mogę każdemu spojrzeć w twarz, bo nikogo nie oszukałem, nikomu nic złego nie zrobiłem. W dalszym ciągu i szanuję. Jak spotkam Skowrona na korytarzu, to pierwszy polecę z ręką, żeby się z nim przywitać, bo to nie ma nic, to jest życie, tak? Ja tutaj nic nie powiedziałem, co by było złe, tak? Znowu jeszcze raz. Wiadomo, że ten program musi być troszeczkę kontrowersyjny. Staram się być... Nie musi. Staram się być troszeczkę kontrowersyjny, ale na faktach, nie? No tak słyszę, że jesteś z siebie zadowolony w tym względzie, że tak przegrać, to jak wygrać. Nie. Ta porażka mnie kosztowała, naprawdę. To wyjście na tą salę i te kilka godzin siedzenia tam i czekania na ten moment, kiedy masz coś powiedzieć, to jestem gruboskórny, ale to naprawdę... To nie było łatwe, tak? Wychodzisz, wiesz, że przegrasz, wiesz, że mogą ci powiedzieć smutne rzeczy. Nie ma takiego twardziela, który no, nie ma problemu, nie ma... Nie. Natomiast uważałem, że dla mnie to będzie taka forma pokazania mimo wszystko mojej siły, że umiem przegrać z honorem, umiem pogratulować Czarkowi. Bo co, Czarek był rywalem, tak? I wygrał. No i co? I koniec. I to są bardzo dobre słowa, bo koniec, rzeczywiście 2 godziny 40 minut, a rozmawiało się, jakby to trwało 15 minut, bo naprawdę było kilka pasjonujących historii, było kilka wielkich nazwisk, jak Guardiola, Pirlo, Baggio czy Birchow, były opowieści o biznesie, były wreszcie kulisy wyborów Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc ja osobiście ten Hyde Park uważam za udany. Nie wiem, jak wy, drodzy widzowie, jeśli tak samo uważacie, dajcie
łapkę w górę. Przy okazji muszę wam jeszcze przypomnieć, że naszym sponsorem Kanalu Plus, dzięki któremu możemy zapraszać takich gości, odbierać ich z dworca i przywozić tutaj wygodnym samochodem, jest Kanal Plus i trwa promocja Kanal Plus Online. Na dole jest link, specjalna oferta dla kanału sport, dla widzów kanału sportowego. Klikajcie, rejestrujcie się, zobaczcie, jakie tam można hity kinowe aktualnie oglądać. Jeszcze raz powiem, że tam nie ma filmu 365 dni, co powinno być dodatkową zachętą. Musimy też zarabiać pieniądze poprzez reklamowanie. Nie każdy jest takim deweloperem, Mary, jak ty, że wiesz, że po prostu dostawi jedno piętro więcej i już. Oby to było takie proste. Powiedz, będą rosły ceny mieszkań, czy spadały? W dłuższej perspektywie będą rosły. Jak bardzo? No, w miarę inflacji, tak? Okay. Ja myślę, że w krótkiej perspektywie nie, natomiast jeżeli patrzymy 2, 3, 4, 5 lat, to absolutnie inflacja będzie to, co będzie odzwierciedlać dla was wzrost cen mieszkań, bo żadne składniki produktu, który na końcu jest, nie tanieją, wręcz drożeją, gruntów jest mniej, procesy uzyskania dokumentów się wydłużają, więc jeżeli ktoś ma chęć zakupienia mieszkania, to proszę nie czekać, bo to jak mówienie, że za 2-3 lata będzie taniej. W krótkiej perspektywie może być troszeczkę taniej. W ciągu pół roku, roku może coś być bardziej okazyjnego, ale to też nie będą okazje. Żadnego krachu nie będzie, bo podaż, popyt jest bardzo zrównoważona i dzisiaj mamy dojrzały rynek i ci, którzy tą podaż produkują, to wiedzą, że za dużo nie można rzucić na rynek, bo ten rynek po prostu tego nie przyjmie. I to nie jest 2008 rok. Okej. Okay. Jednocześnie nie spodziewałem się, że deweloper powie, będzie taniej, nie kupujcie. To też by było bez sensu. Raczej poszukajcie porad gdzie indziej niż w Hyde Parku inwestycyjnych. To taka rada na przyszłość. Jeśli chcecie poważne rady... To nie tutaj. To nie tutaj, nie w tym programie. Przynajmniej nie jak ja prowadzę. Marek Koźmiński był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jutro mecz Polska-Belgia. Będziemy przy tej okazji rozmawiać przed meczem i po meczu. Z kolei dzień później ja również prowadzę Hyde Park i moim gościem będzie Maciej Dąbrowski, zwany w internecie człowiekiem wargą, który ma, uwaga, kanał o nazwie Kanał z dupy. Wiem, że Marek, jakby to nie twoje klimaty, ale to jest bardzo fajny człowiek, interesujący, niezwykle inteligentny i na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać. A więc już teraz zapraszam. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.